Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w gościnnych murach Klubu Adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie, ulica Batorego 17, drugie piętro. Mamy dzisiaj, proszę Państwa, niesamowite spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Badawczy Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z inicjatywy jego szefa, prezesa, pana mecenasa Pawła Gierasa, które to spotkanie jest poświęcone wymianie myśli na temat tego, jaka jest przyszłość wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, jaka jest nasze miejsce jako adwokatury w tej sytuacji, która przez polityków i przez sprawujących władzę została nam, można powiedzieć, zgotowana. W dzisiejszej dyskusji wezmą udział gospodarz, o którym Państwu wspomniałem. Na jego zaproszenie stawił się pan profesor Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski oraz były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku, tak? Oficjalny tytuł taki przysługuje panu profesorowi. Pan sędzia Waldemar Żurek, obecnie Sąd Okręgowy w Krakowie. Że sobie zażartuję, może się to zmienić, ponieważ różne chodzą pomysły różnym prezesom na temat miejsca pobytu pana sędziego. Jest z nami też czołowa postać Solidarności, tak? Krakowskiej. Pan Edward Nowak, który niejedno w swoim życiu widział, poza tym ma doświadczenie biznesowe i życiowe chyba przede wszystkim. I będzie towarzyszył, jak wspomniałem, pan mecenas Gieras, a także za pośrednictwem łącza internetowego jest obecny pan prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Przemysław Rosati. Dzień dobry. W związku z tym, że ja goszczę Państwa w naszych miłych progach, to uprzejmie informuję, że powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia i oddaję Wam pole do popisu. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi nasz kolega korporacyjny, pan mecenas Piotr Rachwał, Kraków. Dziękuję bardzo. Wszyscy zostali przywitani, ja teraz chciałbym powiedzieć o tych wielkich nieobecnych. To nie jest tak, że miejsce, które jest po środku, to jest miejsce, które miał wizualnie zająć pan prezes. To jest miejsce tych, którzy mieli być z nami, a ich nie ma. A mieli być z nami kolejni dysputanci, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby z obozu władzy, z którymi chcieliśmy podjąć merytoryczną dyskusję i debatę. Dlatego, że warto rozmawiać. Ja dzisiaj rozmawiałem z czatem GPT, któremu zadałem pytanie będące przedmiotem tematu debaty. Co mi odpowiedziała sztuczna inteligencja? Jako sztuczna inteligencja nie mogę przewidzieć przyszłości z pełną pewnością, ale mogę podać kilka ogólnych trendów, które mogą mieć wpływ na przyszłość wymiaru sprawiedliwości i zadań adwokatury w Polsce. 1. Digitalizacja i technologia. 2. Ochrona danych i prywatności. 3. Mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów. 4. Globalizacja i prawo międzynarodowe. Tu pozwolę sobie rozwinąć. Czat mówi, coraz więcej spraw ma charakter międzynarodowy. Adwokaci mogą być zaangażowani w sprawy dotyczące zagranicznych inwestycji, umów handlowych czy ochrony praw człowieka. Wymaga to znajomości prawa międzynarodowego i umiejętności pracy z różnymi systemami prawno-ustrojowymi. 5. Nowe wyzwania prawne, rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy internet rzeczy. 6. Wzrost etyki i etyki zawodowej. Pierwsze pytanie. Czy zgadzacie się, panowie, ze sztuczną inteligencją? Może zacznę od pana dziekana Gierasa. Dzień dobry państwu. Jak państwo usłyszeli przed chwilą, sztuczna inteligencja zdefiniowała najważniejsze problemy, z jakim powinien się borykać wymiar sprawiedliwości Anno Domini 2023. Ale sztuczna inteligencja najwyraźniej albo nie dostrzegła, albo też nie była w stanie dojrzeć tych problemów, które tak naprawdę realnie, z którymi zmierza się dzisiejszy wymiar sprawiedliwości. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja nie przewidziała tego, co wydarzyło się i wydarza się w Polsce od
kilku lat. To jest sytuacja, którą my tak trochę publicystycznie rzecz biorąc, ale myślę, że oddaje to istotę sprawy. Jako adwokatura definiujemy jako systematyczne demolowanie wymiaru sprawiedliwości. W tej sprawie adwokatura wielokrotnie zabierała głos. Wielokrotnie wskazywaliśmy na obszary, w których te zmiany, które dokonują się w ciągu ostatnich lat, są nie do zaakceptowania. Ale nie są do zaakceptowania przez nas jako adwokatów. Nie są do zaakceptowania dla naszych klientów, bo to nasi klienci znaleźli się w szalenie trudnej sytuacji spowodowanej właśnie tymi działaniami władzy, które doprowadziły do obecnej sytuacji, którą można również nazwać, i ja bym nie bał się tego słowa, zapaścią wymiaru sprawiedliwości. I teraz ta dyskusja, nie tylko ta, ale myślę i każde następne, powinny mieć na uwadze po pierwsze, jak wyjść z tej sytuacji, w której wymiar sprawiedliwości się znalazł, jak wyjść, żeby obywatele nie byli pokrzywdzeni tymi zmianami ustawodawczymi, które się w ostatnim czasie dokonały. I dlatego też, nawiązując do tego, co powiedział pan dziekan, bardzo dziękuję tak wybitnym osobistościom, że przyjęli zaproszenie. Wspólnie zastanowimy się, co zrobić, żeby nie tylko naprawić to, co zostało zepsute, ale również zastanowić się, jak w tym wszystkim może i powinien znajdować się po prostu obywatel tego kraju. Ja tylko przypomnę, że mamy 3 bloki tematyczne. Zaczynamy od pierwszego, to są skutki orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przez tak zwany neo-KRS. I po każdym bloku tematycznym, a będą jeszcze 2 inne, będzie możliwość zadawania pytań i komentarzy, dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, ponieważ jesteśmy w formie debaty, a nie w formie panelu. Dlatego wszystkie osoby, które są na sali, zachęcam do zadawania pytań. To będzie łatwe do zauważenia, kto chce zabrać głos. Natomiast osoby, które są online, prosimy, aby zadawały pytania na czacie, które będą do mnie spływały. Ewentualnie, żeby na czacie także dawały znać, że chcą zabrać głos w dyskusji. Ja zapytam może tak, ale jednak mamy 6 punktów wskazanych przez sztuczną inteligencję. Może któryś z nich jest rzeczywiście ważny i powinniśmy się nim zająć, a nie tylko mówić, jak jest źle. Pan profesor wskazał na mnie, zbyt mówił, ale muszę nawiązać do tego, o czym mówił pan mecenas Gieras. Oczywiście za chwilę na to pytanie, które z tych punktów są istotne. Czat ewidentnie zapomniał o prawie do sądu każdego obywatela i prawach człowieka. Powiedział o globalizacji, ale te prawa człowieka dla państwa, które jest stroną konwencji czy traktatów unijnych, gdzie jednym z tych praw podstawowych jest prawo do sądu bezstronnego, niezawisłego. Wydaje się, że jednak pominął. Dodałbym jeszcze z tych 6 zagadnień jedno istotne zagadnienie, to znaczy dobre zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Zarządzanie tak jak dużą firmą, bo wszyscy z nas przychodzą do sądów, nie tylko tych mniejszych, ale także tych wielkich molochów. I wydaje mi się, że ogromnym dzisiaj problemem, oprócz braku praworządności, jest fatalne zarządzanie tym wielkim przedsiębiorstwem. Bo to nie jest tylko sąd jako jedna z władz konstytucyjnych, ale także ogromna zespół naczyń połączonych. Jeżeli tam nie mamy menadżera wymiaru sprawiedliwości, to gdybyśmy mieli nawet najlepszych prawników, ta firma nie będzie dobrze funkcjonować. Przepraszam, że mówię w ten sposób o sądzie.
Natomiast wrócę jeszcze do tego, co jest dla mnie dzisiaj najistotniejsze. Wiemy, dobrze będziemy pewnie o tym mówić, jak wygląda przewlekłość postępowań sądowych, ale proszę Państwa, wyrok, co do którego my zadajemy sobie pytanie, czy jest wydany przez sąd, czy jest wyrokiem sprawiedliwym, to jest pytanie fundamentalne. Bo cóż z tego, jeśli on będzie szybki, jak będzie niesprawiedliwy. A dzisiaj mamy w systemie takie potworki prawne i opowiem Państwu historię prawdziwą, która nie będzie ujawniać danych osób, które biorą w tym dramacie sądowym udział. Szybko. Przychodzi klient do pełnomocnika. Mówi, panie mecenasie, pełnomocnik jest wybitnym prawnikiem. Właśnie wniesiono skargę nadzwyczajną w sprawie zakończonej kilka lat przeze mnie. W sprawie prostej o zapłatę majątkowej. Wydawałoby się, że z prawnego punktu widzenia oczywistej, która przeszła kiedyś przez wszystkie instancje, łącznie z Sądem Najwyższym. Ale panie mecenasie, ja wiem z mediów, że tam jest tak zwana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i zasiadają w niej osoby, co do których kwestionuje się ich tytuł powołania, że one nie są sędziami i mamy na to już różne wyroki sądów europejskich. Na co pełnomocnik mówi do swojego klienta? Wie pan, ale ta sprawa jest oczywista. Mnie zależy na tym, żeby wygrać dla pana tą sprawę, bo ja muszę być adwokatem mądrym, ale i skutecznym. Po co mamy drażnić ten skład, bo nie używa słowa sąd? Nie stawiajmy zarzutu braku sądu, bo ta sprawa jest jasna i oczywista. Co się dzieje? Zostaje rozstrzygnięta sprawa skargi nadzwyczajnej. Pełnomocnik dowiaduje się o niej z mediów. Sprawa kończy się tak, że wyroki, które były prawomocne, kontrolowane we wszystkich instancjach, jednakowe, niezmieniane, w prostej sprawie zostają odwrócone na posiedzeniu niejawnym, na którym pełnomocnik nie mógł brać udziału, bo nie wiedział o tym, że jest takie posiedzenie w ogóle. Sprawa nie zostaje uchylona do ponownego rozpoznania, a merytorycznie zmieniona, ostateczna i nieodwołalna. Dlaczego Państwu powiedziałem tą historię? Bo to pokazuje, to nie jest historia o żelaznym wilku, to jest historia prawdziwa. Był taki film Robin Hood, historia prawdziwa, ale to jest historia naprawdę prawdziwa. I ona pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu. Nawet jeżeli zgadzam się z panem mecenasem i z czatem GPT, że digitalizacja jest po prostu absolutnie konieczna, że mediacja jest czymś bardzo zaniedbanym i wydaje mi się, że mogłaby zdjąć z sądów wiele trudnych spraw, i dać stronom przede wszystkim szansę pozytywnego zakończenia, a nie trwania w wieloletnich sporach, czasem nastoletnich. To jest bardzo istotne. Zarządzanie sądem jest bardzo istotne. Ale jeżeli nie przywrócimy praworządności w sądach, to wszystkie te wskazówki czata GPT, sztucznej inteligencji, możemy sobie wyrzucić do kosza. Na szczęście zwrócił pan sędzia uwagę na jedną rzecz, na którą sztuczna inteligencja nie wskazywała, a to jest zarządzanie sądownictwem. I nie byłbym sobą, gdybym teraz nie wywołał do odpowiedzi pana Edwarda Nowaka, który to jest osobą mającą duże doświadczenie zarządcze. Czy czymś takim jak sądownictwo da się zarządzać w rozumieniu ekonomicznym, gospodarczym? Rzeczywiście, właściwie całe życie spędziłem na zarządzaniu, byłem takim swoistym lekarzem od przedsiębiorstw, od gospodarki. I dla mnie jest jakby oczywiste, że da się zarządzać. Da się zarządzać każdą dziedziną życia tak naprawdę. Oczywiście innymi metodami zarządza się sferą kultury czy sferą publiczną, inaczej trochę sferą ekonomiczną, biznesem, ale da się zarządzać. Natomiast chyba to, co mnie się wydaje kluczowe jako takiemu człowiekowi jakby spoza wymiaru sprawiedliwości, tak? Chociaż każdy z nas jest chyba w tym wymiarze, to wydaje się to, że brakuje takiego, ja nazwałbym to takiego strategicznego podejścia do zarządzania w ogóle problemem wymiaru sprawiedliwości, czy wymiarem sprawiedliwości jako całością, bo
Bo tak naprawdę wymiar, gdy my mówimy wymiar sprawiedliwości, to przecież nie mamy na myśli tylko sędziego, nie mamy na myśli tylko adwokata, nie mamy na myśli nawet tylko prokuratora. Mamy na myśli także policję, inne służby, administrację. Więc tak naprawdę trzeba patrzeć chyba na ten system bardzo, bardzo szeroko. No dzisiaj wychodząc na spotkanie słuchałem przypadkowo radia i między innymi podano tam komunikat, że no została skierowana sprawa do prokuratora no w jakiejś tam sprawie. Okazuje się, że śledztwo było prowadzone 4 lata. No więc jeżeli taka rzecz ma miejsce, no to właściwie ten wymiar sprawiedliwości już na samym początku już nie funkcjonuje właściwie. Ja miałem sprawę dotyczącą prokuratorów i sędziów, którzy mnie skazywali za wyrok ze stanu wojennego, za kierowanie strajkiem. Proszę Państwa, trwało to 9 lat. Umarli wszyscy prawie sędziowie, dostawałem tylko kolejne zawiadomienia, że umarł sędzia, że umarł sędzia, że umarł sędzia, umarł prokurator, jednego jeszcze dorwali. Więc ja myślę, że tutaj ten czas będzie odgrywał niesamowitą rolę, a on dzisiaj nie odgrywa roli. On dzisiaj w zasadzie jest jakby, abstrahuje się od przewlekłości postępowań. Czat słusznie zauważył według mnie, że tutaj rozwiązaniem jest automatyzacja pracy. Że tu sztuczna inteligencja, digitalizacja, no to są te rozwiązania, które dzisiaj w nowoczesnym państwie, w nowoczesnym gospodarce no funkcjonują jako coś normalnego. Nie ma papierów, jest obieg bezdokumentowy, więc ja szedłbym w tą stronę. Ale podkreślam jeszcze raz, muszą to być rozwiązania systemowe, czyli musi być strategia, muszą być systemy, muszą być struktury do tego odpowiednio powołane, ludzie i kultura, duch prawa. To jest też bardzo ważny element, bo bardzo często jesteśmy świadkami takich sytuacji, w której rozstrzyga się jakąś sprawę i my już z rozstrzygnięcia wiemy, że to jest niesprawiedliwe. Ja byłem świadkiem, w rodzinie mieliśmy taką sytuację, więc tak bym na to odpowiedział w tej chwili. Pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, Kraków sobie tu przedmiot debaty dobrał zupełnie inaczej niż sztuczna inteligencja. Kto się myli? Kraków czy sztuczna inteligencja? Ja myślę, że chyba nikt z nas nie jest zaskoczony tym, co powiedziała sztuczna inteligencja. To po pierwsze, ale po drugie, i to chyba co jest ważne, wyzwania są zawsze priorytetowe, tylko że nie da się w tym zakresie udawać, że mamy system wymiaru sprawiedliwości, co celowo mówię bardzo szeroko, skażony wieloma nieprawidłowościami. Poczynając od nietrafionych pomysłów różnych ministrów sprawiedliwości na reformowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, skończywszy na tym bałaganie, który zafundowało nam no niestety minister sprawiedliwości sprawujący najdłużej w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości po roku 89. Urząd Ministra Sprawiedliwości. Teraz realizując każde wyzwanie, które nakreśla nam sztuczna inteligencja, nie będziemy w stanie tego poukładać, już tak bardzo kolokwialnie mówiąc, jeżeli przede wszystkim nie posprzątamy tego, co mamy dziś. Tu myślę, że wszyscy się Państwo ze mną zgodzicie, w dużej mierze nawiążę do tego, co powiedział pan sędzia Waldemar Żurek. Jak nie posprzątamy tego, co mamy dzisiaj w wymiarze czysto jurydycznym, czyli mówiąc już bardzo wprost, nie odbudujemy fundamentu wymiaru sprawiedliwości. Jak rządy prawa, jak przestrzeganie prawa, które jest stanowione, jak jakość prawa, którą później interpretują sądy, jak kulturę prawa, jak duch prawa, docenianie komisji kodyfikacyjnych, docenianie konsultacji publicznych, umiejętność zarządzania wymiarem sprawiedliwości i niestety nie rozstrzygniemy, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie posprzątamy. Tych wszystkich wątpliwości, które narosły na kanwie orzeczeń, przede wszystkim sądów międzynarodowych, które pokazują dobitnie polskiemu państwu, że poszło złą drogą, jeżeli chodzi o reformy wymiaru sprawiedliwości, to bez takiego swoistego resetu zastanawianie się, jak wyzwania, o których mówi sztuczna inteligencja, mogą umeblować nam wymiar sprawiedliwości w taki sposób, abyśmy byli
zadowoleni z miejsca, w którym przychodzi nam pracować, a naszym klientom, czyli mówiąc krótko, obywatelom, codziennie funkcjonować wtedy, kiedy są jednoznacznego rozstrzygnięcia swoich spraw, nie będziemy w stanie tak naprawdę nigdy osiągnąć tych założeń, które pokazuje nam sztuczna inteligencja. To jest bardzo dobry kierunek. Natomiast czat nie rozwiąże za nas tych problemów, które dzisiaj są na naszej głowie, a które są skutkiem fatalnych decyzji, i tu nie można się tego bać, po prostu politycznych, które ukształtowały wymiar sprawiedliwości po roku 2015. Też, żeby był dobrze zrozumiany, co nie oznacza, że rozwiązania systemowe istniejące przed rokiem 2015 były idealne. Więc tak naprawdę musimy najpierw zbudować fundament, dokonać swoistego resetu, a później wdrażać konsekwentnie to, o czym powiedział czat GPT. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, że to, co mówi czat GPT, to nie jest nic nowego. My, prawnicy, którzy współtworzymy wymiar sprawiedliwości, doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, jakie wyzwania stoją przed światem prawniczym. Co dzisiaj już można zrobić, obserwując chociażby inne aspekty naszego życia. Myślę tutaj o sektorze bankowym, myślę tutaj chociażby także o sektorze medycznym, gdzie wspomniana już dzisiaj wielokrotnie optymalizacja pracy, a także wdrażanie rozwiązań, które nawet minimalnie oparte są o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, w sposób nieprawdopodobnie istotny przyspieszyło funkcjonowanie tych sektorów. No zwróćcie Państwo uwagę, bo to chyba będzie najlepszym podsumowaniem. Jeżeli nasz klient, obywatel, który korzysta z sektora bankowego czy z optymalizowanego sektora medycznego, trafia do polskiego sądu, no to ma wrażenie często, że trafia, mówiąc krótko, do jakichś średniowiecznych rozwiązań. Tak między Bogiem a prawdą w polskim wymiarze sprawiedliwości tej sztucznej inteligencji jest tylko tyle, jeżeli przyjmiemy, że doręczenia elektroniczne mają cokolwiek wspólnego ze sztuczną inteligencją, a i tak wiemy, że to jest co najwyżej namiastka. W związku z powyższym, po pierwsze fundament, a po drugie konsekwentne, mądre zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. I wtedy te wyzwania, czy te priorytety, o których mówi czat, oczywiście zostaną zrealizowane, bo one prędzej czy później muszą zostać zrealizowane, dlatego że na tym przede wszystkim powinno zależeć nam, prawnikom, sędziom, prokuratorom, adwokatom, dlatego że robimy to dla obywateli, no bo trzeba pamiętać, że takim centralnym punktem wymiaru sprawiedliwości jest obywatel i ten wymiar sprawiedliwości musi być tak ukształtowany, aby interes obywatela, jego sprawa, bo trzeba pamiętać, że najczęściej to jest jego jedna, jedyna sprawa, na podstawie której będzie kształtował swoje wyobrażenie o polskim wymiarze sprawiedliwości, aby była rozstrzygnięta, już znów nawiązując do pana sędziego Waldemara Żurka, w sposób prawomocnym przez sąd, który jest niezależny w składzie z niezawisłym sędzią. Budując ten fundament, możemy realizować każde wyzwania, które albo sami sobie postawimy, albo które nam po prostu wygeneruje czat GPT. Pytanie. Co jest priorytetem? I czy rzeczywiście teraz kwestia orzeczeń wydawanych przez sędziów powołanych przez neo-KRS jest głównym problemem naszego wymiaru sprawiedliwości? Bardzo dziękujemy za zaproszenie. I jak mówiłem przed naszym spotkaniem, mam tremę, obawiam się, bo wiem, że mogę nie zdać egzaminu, jaki mam dzisiaj zdać wieczorem. Ale postaram się odpowiedzieć na pytanie, ale najpierw wrócę do sztucznej inteligencji. Mianowicie proszę o zwrócenie uwagi, że odpowiedź była dwupoziomowa. Jeden poziom to wskazanie szeroko rozumianego kontekstu, w którym wymiar sprawiedliwości funkcjonuje. I druga część odpowiedzi to pewne wskazówki, co należy zrobić. Tylko mam wrażenie, że nieuwzględniony został najważniejszy kontekst, a mianowicie sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ odpowiedź była inteligentna i była poprawna w każdej normalnej sytuacji. Bo rzecz w tym, żeby coś poprawić, a nie żeby kompletnie naprawić. W związku z tym moja druga uwaga jest,
czy mamy wykorzystać sztuczną inteligencję dla rozwiązania spraw, które nie zostały spowodowane przez sztuczną inteligencję? Ta sytuacja, ten kontekst jest spowodowany przez, nie umiem nazwać, no, inną inteligencję. Albo nieinteligencję. Bo na pewno sztuczna inteligencja nie zaprogramowałaby mechanizmu niszczenia państwa konstytucyjnego. A to oznacza, że trzeci punkt, my musimy wiedzieć i wiemy w tym gronie, jaki jest punkt wyjścia. Punktem wyjścia nie jest dzień dzisiejszy. My jeszcze nie doszliśmy do punktu wyjścia. I jeżeli popatrzymy na to, co się zdarzyło w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach i w ostatnich dniach, to my naprawdę nie wiemy, bo to wykracza poza naszą wyobraźnię, jaki będzie stan zniszczenia państwa konstytucyjnego w dniu, w którym przyjdzie nam rozpocząć, no, porządkowanie państwa. Dzisiaj, to czwarta uwaga, ale już co wiemy dzisiaj, że Rzeczpospolita Polska jest państwem konstytucyjnie upadłym. Państwem konstytucyjnie upadłym dlatego, że jej, Rzeczpospolitej, konstytucyjne organy sprawiły, że wszystkie z 12 istotnych rozdziałów Konstytucji zostały zgwałcone. A to, co się zdarzyło w ostatnich tygodniach, czyli ustawa anty-Tusk, to był gwałt ze szczególnym okrucieństwem. I to oznacza, że jesteśmy w sytuacji, w której jakiekolwiek próby rozwiązania problemów, z którymi my mamy do czynienia, będą musiały uwzględniać stan rzeczy właściwie zdefiniowany. Ja nie pretenduję do właściwej definicji stanu rzeczy, ja tylko przedstawiam mój punkt widzenia. I to, co, o czym mówimy, to pytanie o skutki, pytanie już konkretne, o skutki orzeczeń wydanych przez podmiot, skład, grupę osób, które nie mogą być uznane za sąd. Wiemy, znamy uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego i wiemy, jaki jest poziom wadliwości tego typu orzeczeń. Wiemy, jakie ma to skutki dla, po pierwsze, uczestników postępowania, stron, po drugie, dla wymiaru sprawiedliwości jako struktury państwa. I moja odpowiedź mogłaby być tylko powtórzeniem koncepcji i uzasadnienia wadliwości orzeczeń wydanych przez podmiot nie będący sądem. Ale o czym już była mowa dzisiaj, jakie to ma skutki dla obywatela. Dla jednych to jest stan nirwany prawniczej i jurydycznej, ale dla innych niezwykły poziom komplikacji sytuacji procesowej i sytuacji materialnej. Bo poziom chaosu i związany z tym poziom braku bezpieczeństwa prawnego jest na dwóch płaszczyznach. I to już jest ostatnia uwaga. Na płaszczyźnie międzynarodowej, europejski nakaz aresztowania i na płaszczyźnie wewnętrznej, krajowej, gdy tak naprawdę, przepraszam, powiem, no, nie znasz dnia i godziny, bo w każdej chwili może się zdarzyć tak, że twoja sytuacja procesowa stabilna stanie się sytuacją niezwykle niestabilną, a z drugiej strony, o czym mówił pan sędzia Żurek,
skarga nadzwyczajna powoduje rozchwianie tego, co się nazywa pewnością prawa i bezpieczeństwem prawnym. Państwo, w którym nie ma bezpieczeństwa prawnego, nie jest państwem konstytucyjnym. Jest zaprzeczeniem państwa konstytucyjnego. Ja będę wracał i wracał i wracał do konstytucji i będę mówił ceterum censeo, ale nie Kartagina ma być zburzona, tylko konstytucja ma być przywrócona. I jeżeli mówimy o tym kierunku rozstrzygnięcia, to będę zachęcał zawsze do równoległego myślenia o porządkowaniu wymiaru sprawiedliwości i o wszystkich kontekstach i okolicznościach i normach konstytucyjnych, których prawidłowe stosowanie jest warunkiem wyjścia z tego dramatu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo dziękujemy. Ja sobie spróbowałem teraz rozpisać tych sędziów powołanych przez neo-KRS. I ponieważ jestem przeciętnym, liniowym adwokatem, w związku z tym pierwsze to są sądy pierwszej instancji, gdzie mamy asesorów sądowych i sędziów, którzy, część z nich została nominowana spośród właśnie tych asesorów. Może do pana prezesa Rosatiego pytanie. Co z dziesiątkami tysięcy orzeczeń wydanych przez asesorów sądowych? Co z nimi zrobić? Czy to są nieorzeczenia, czy to są orzeczenia ułomne? Jak to wygląda w pana opinii? Szanowni Państwo, muszę przyznać szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć wprost na to pytanie, dlatego że sprawa, ale problem jest wielopłaszczyznowy. Musimy zawsze pamiętać o tym, że orzeczenia ze swojej natury rzeczy powinny jednoznacznie regulować sytuację prawną stron postępowania. Czyli w momencie, kiedy orzeczenie jest prawomocne, nie przysługuje ani zwyczajny, ani nadzwyczajny środek, albo upłyną terminy do środka nadzwyczajnego. Oczywiście musimy wyjąć przed nawias tak zwaną skargę nadzwyczajną, bo to jest instrument, który, tak jak już chyba też pan sędzia Żurek zauważył, zresztą słusznie, może wywrócić do góry nogami każde postępowanie, które toczyło się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Teraz każde orzeczenie, jak powiedziałem, stabilizuje sytuację prawną, albo z definicji powinno stabilizować sytuację prawną. Musimy też pamiętać, że setki orzeczeń, które zostały wydane, dotyczą spraw takich codziennych, alimentów, spraw z zakresu prawa pracy, spraw odnoszących się do tego, co jest takim przyziemnym chlebem powszednim dla obywateli. I myślę, że bardzo trudno byłoby wytłumaczyć ludziom, że nagle te wszystkie orzeczenia, które często wywoływały określone skutki w ich życiu, trafiają do kosza. Ale jednocześnie trzeba też pamiętać, że te orzeczenia zostały wydane albo przez osoby, które przeszły przez wadliwą procedurę sądownictwa i status danych osób jest uważany za wątpliwy, jeżeli chodzi o możliwość sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W związku z powyższym, no mając na uwadze chociażby te dwa aspekty, trudno jest z perspektywy chociażby obywatela, przypomnę, że adwokaci też stoją z obywatelami przed sądami codziennie na salach rozpraw, trudno jest klientowi po prostu wytłumaczyć, że to orzeczenie nagle przestaje być orzeczeniem, które cokolwiek, kiedykolwiek ukształtowało. No ale z drugiej strony powstaje problem systemowy i bez tak naprawdę naprawy tego systemu, czyli bez rozwiązań, które będą sprzątały wymiar sprawiedliwości, a mam nadzieję, że taki dzień nadejdzie, kiedy będziemy mogli odbudowywać ten fundament, o którym powiedziałem na samym początku. No bez takich rozwiązań po prostu nie da się w żaden sposób w dalszym ciągu funkcjonować w wymiarze sprawiedliwości. No my też musimy pamiętać, że co jakiś czas kolejne orzeczenie przede wszystkim sądów międzynarodowych wskazuje na problemy dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. To są często orzeczenia, które jako jednostkowo zwracają uwagę na konkretny problem, ale dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości, że w Polsce mamy do czynienia z systemowym problemem. Więc bardzo, bardzo trudno będzie wyjść z tej sytuacji, którą zgotowali nam politycy,
I mówiąc szczerze, ja się wielokrotnie zastanawiam też, w jaki sposób naprawić sytuację, no przede wszystkim tak, aby nie zgubić obywatela i jego sprawy w całej tej zawieruszy, która nas spotkała. I to, co jeszcze raz chcę podkreślić, no rozwiązania, które zgotowali politycy polskim obywatelom, powodują, że dziś jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, jeżeli chodzi o stan polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest ciężko, to wiemy już od lat, że jest ciężko, dlatego pytanie otwarte, niekierunkowe. Czy którykolwiek z panów jest zdania, że te setki, dziesiątki tysięcy orzeczeń, które zapadły, wydane przez asesorów, mogą korzystać ze statutu nieistniejących orzeczeń lub orzeczeń, które będą aliminy nadawały się do wzruszenia? Pytanie otwarte, więc jeśli mogę się zgłosić, bo mam kilka orzeczeń, które chciałbym zacytować, które mogą nam uporządkować system. Jedno zdanie. Oczywiście idealne rozwiązanie wtedy, kiedy tak zwana prodemokratyczna większość parlamentarna ma większość konstytucyjną i możemy sobie ten system szybko uporządkować. To jest niemożliwe. Wykluczamy. Wykluczamy, oczywiście. Zwykła większość parlamentarna i wiemy, że różnie może się zachować pan prezydent, czyli weto, wykluczamy. Co dalej? Bo musimy obywatelowi zaproponować jakieś rozwiązania. Chciałbym tu rozszerzyć nie tylko kwestię asesorów, ale także orzeczeń sędziów i neosędziów. Muszę dokonać tego rozróżnienia, bo my go już mamy w orzecznictwie sądów europejskich, które wiążą nas. I nie możemy zamknąć oczu i powiedzieć, my nie widzimy konwencji, której jesteśmy stroną, o ochronie praw człowieka i wyroków ETPC, czy też wyroków TSUE, które w swoich uzasadnieniach bardzo często, czy w rozbudowanych tezach mówią wyraźnie, jak oceniają neosędziów. Najpierw skutki dla obywatela tych, myślę, że może już nie gdzieś setek tysięcy orzeczeń. Założenie pierwsze. W Sądzie Najwyższym mamy już linię orzecznictwa legalnych sędziów Sądu Najwyższego, która mówi, że w sądzie ostatniej instancji nie może ostać się żadne orzeczenie wydane przez neosędziego. Jest to na bazie uchwały trzech połączonych izb, aczkolwiek ona już dla mnie trąci myszką. Wtedy, kiedy była podejmowana, nie było jeszcze wielu orzeczeń sądów europejskich i to było, można powiedzieć, wszystko, co legalni sędziowie na ten moment mogli powiedzieć. Ale teraz już to orzecznictwo się bardzo rozwija. Więc mówimy tak, w sądzie ostatniej instancji, nie, zwłaszcza Izba Karna ma ugruntowane orzeczenia i polecam Państwu, którzy nas słuchają i pełnomocnikom zwłaszcza, że tam mamy jednak już linię orzeczniczą. Oczywiście możemy powiedzieć, że mamy już nawet takie siódemkowe składy neosędziów, którzy mówią, że my jesteśmy legalni i osądzają sami siebie we własnej sprawie, co jest w ogóle absurdalne z punktu widzenia prawniczego. Więc ja tą linię orzecznictwa, która wyszła z Izby Karnej, zdecydowanie popieram. Nie może się ostać ani jedno orzeczenie w Sądzie Najwyższym i nie zapadło tak wiele. Nawet jeżeli założymy, że to będzie ze stratą dla obywatela, ale musimy pamiętać, że zawsze są dwie strony. W sprawie karnej to jest i prokurator, i oskarżony, ale w sprawach cywilnych to są dwie strony, więc nie możemy powiedzieć, że my mamy tutaj przywrócić ład prawny. I tu jest ta linia ustalona. I teraz co dalej z sądami powszechnymi? Bo tutaj już mamy różne koncepcje i ja celowo zabrałem materiały, bo nie można za bardzo łatwo znaleźć. Jest taka uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z 28 stycznia 2014 roku, kiedy w Sądzie Najwyższym nie było ani jednego nielegalnego orzecznika, bo ja się nie chcę używać tego słowa. To jest BSA 1 rzymska 41-10, pauza 4 łamane przez 13. Pamiętacie Państwo tak zwaną reformę ministra Gowina, kiedy likwidowano małe sądy i wtedy te nominacje dotyczące przeniesienia sędziów między sądami podpisał wiceminister sprawiedliwości. Teza nam niewiele powie, bo teza tego rozstrzygnięcia całego składu Sądu Najwyższego, nie jednej izby, nie siódemkowa. Mówi, że minister sprawiedliwości nie może być zastąpiony przez sekretarza ani podsekretarza stanu. Wtedy Sąd Najwyższy w pełnym składzie powiedział, nie,
funkcja sędziego jest tak ważna, że jeżeli ma podpisywać minister taki akt przeniesienia między sądami, to była likwidacja sądów małych, tworzenie większych, to musi to być minister, a nie jego zastępca. Ale sąd jednocześnie w uzasadnieniu powiedział, że z uwagi na bezpieczeństwo obrotu prawnego zachowujemy w mocy orzeczenia. Wykładnia dokonanych uchwał wiąże od chwili jej podjęcia, czyli jeszcze powiedział na przyszłość, nie wzruszamy tych spraw. Ale pamiętajmy, że to byli legalni wszyscy sędziowie. A dzisiaj mamy przypadki, które są nam znane, bo mamy bardzo ścisłą obserwację tego, co się dzieje przed tak zwanym neo-KRS-em, że mamy osoby absolutnie przypadkowe, które myślę, że nigdy nie przeszłyby żadnego sita, żeby osiągnąć stanowisko sędziego, a jednak zajmują od razu wyższe instancje. Więc musimy, bazując na tej wykładni, tej uchwały, ona jest dla nas, prawników, jakąś podstawą. Nie da się idealnie przeszczepić do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj. Ale ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby nie straszyć obywateli. Mamy projekt ustawy Justicji o KRS-ie i tam się mówi, co z tymi orzeczeniami, bo często słyszymy tych, którzy są fanami władzy autorytarnej: obywatelu, ty się bój reformatorów i przywracania praworządności, bo wszystkie sprawy, jak cię rozwiedli, no to będziesz musiał wrócić z powrotem do tego męża i żony. Te alimenty zostaną ci cofnięte. To są demagogiczne absolutnie przykłady, które jednak propagandowo robią bardzo złą robotę. Więc my musimy to prostować. Ja bym pozostawił te orzeczenia w mocy z możliwością wznowienia, bo znamy przypadki, fatalne przypadki, gdzie mamy wszyscy wątpliwości, czy orzeczenie zostało wydane przez neosędziego całkowicie wbrew linii orzecznictwa, prawu. Znamy takie przypadki, więc moim zdaniem musimy dopuścić możliwość zachować te sprawy w mocy, dopuścić możliwość wznowienia bezkosztowo dla obywatela, żeby było jasne. Natomiast jestem zwolennikiem, żeby wszystkich neosędziów pozwolić im ponownie wystartować w nowych konkursach przed legalnym organem konstytucyjnym, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Dlatego, żeby nie było polowania na czarownice, bo w tej masie neosędziów są oczywiście świetni rzemieślnicy, ale ja powiem tak, wtedy, kiedy zburzono ład konstytucyjny, wielu mogłoby awansować świetnych prawników, ale oni tego nie robią. Z pobudek czysto etyczno-moralnych, przywiązani do konstytucji i do prawa. Mówią, nie musimy teraz awansować. I jest grupa osób, która mówi, no jest szansa. To ja wystartuję w konkursie 1-1, bo ja go na pewno wygram, jeżeli ta ławka tak zwana polityczna, bo ona też jest, będzie już taka krótka, że trzeba będzie jeszcze wynominować kogoś do pracy. Więc jeszcze chcę zacytować tylko dwa orzeczenia, wybiórczo zupełnie. Jedna to sprawa Dolińska-Ficego-Zimek przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka. To są dwie połączone skargi, już nie będę Państwu zawracał głowę sygnaturami, bo wszyscy możemy to sprawdzić, ale wyrok jest taki. Oczywiste naruszenie w procedurze powoływania sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, podważającej legitymację i naruszające istotę prawa do sądu ustanowionego ustawą. I tutaj jest o teście Astratsona dalej napisane. Brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej, powołanie przez prezydenta sędziów do izby pomimo wstrzymania wykonania stosowanej uchwały do czasu zakończenia kontroli sądowej. Brak bezpośrednio dostępnej procedury lub środków odwoławczych. I to jest, proszę Państwa, izba, która nie jest już izbą dyscyplinarną, bo o tym wiemy, tylko izba kontroli. I mamy wreszcie, już kończę, orzeczenie Advance Pharma przeciwko Polsce, gdzie Trybunał 3 lutego, znowu Europejski Trybunał, orzekł, że składy orzekające w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, w której zasiadają osoby powołane do SN w procedurze z udziałem nowej krajowej, ja mówię neo, to jest tak ładnie napisane, nowej krajowej, naruszają prawo do sądu chronione Europejską Konwencją. Nie ma prawa do sądu. Czyli my, przywracając praworządność, moglibyśmy się oprzeć na legalnych sędziach Sądu Najwyższego, na wyrokach
europejskich sądów, które absolutnie nas wiążą i nam się nie może rozjechać, nam się nie mogą te porządki prawne rozjechać, ale jednocześnie myśleć o tym, jak zrobić, żeby obywatel nie poniósł szkody przez toczenie spraw od nowa wszystkich. Ponieważ ustawowym zadaniem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej, pytanie do mecenasa Gierasa. Czy pomysł, żeby móc wzruszać orzeczenia, w których to składach zasiadali sędziowie powołani przez nową KRS, a co do których nie ma wątpliwości, że w tych danych sprawach nie mieli i nie mogli działać z takimi pobudkami, żeby odwzajemnić się władzy ustawodawczej i wykonawczej za nominację, powinny zostać wzruszone? No, to jest bardzo trudne pytanie, szczególnie dla naszych klientów, bo to oni przeszli przez cały cykl, nazwijmy to, przed wymiarem sprawiedliwości, uzyskali, wydawałoby się, rozstrzygnięcie prawomocne i stoją przed pytaniem kierowanym do nas, czy to jest koniec jego sprawy, czy też będzie możliwość wzruszenia tego kończącego sprawę orzeczenia. My powiedzieliśmy tutaj o wielu setkach czy wielu tysiącach orzeczeń wydanych przez asesorów, ale przecież to nie tylko problem dotyczy asesorów. Mamy różne odcienie neosędziów, można tak to nazwać, bo mamy sytuację taką, że sędziowie są powoływani od początku jakby przez tak zwaną neo-KRS, ale też mamy sytuację sędziów, którzy byli sędziami powoływanymi w sposób prawidłowy przez Krajową Radę Sądownictwa co do legalności, której nie może być wątpliwości, ale w międzyczasie uzyskali czy to delegację, czy też awans do wyższej instancji. I teraz jest pytanie takie, czy tak samo traktować sędziów po raz pierwszy nominowanych do orzekania w sprawach przez neo-KRS, czy inaczej też potraktować sędziów, którzy sędziami byli, czyli status sędziego posiadali wcześniej, ale uzyskali awans w trakcie już działań nowego KRS-u. Czy w tym wypadku należałoby rozgraniczyć te dwie sytuacje, czy też nie? Powiem szczerze, że nie mam na to jakiejś jednoznacznie wyrobionej opinii. Pytanie jest, czy będzie możliwe zweryfikowanie poprzez wznowienie postępowania tak wielkiej liczby wyroków, bo tych wyroków wydawanych przez sędziów, co do statusu którego możemy mieć pewne wątpliwości, no jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Pytanie jest, czy to jest w ogóle możliwe, czy będzie możliwe w jakikolwiek sposób zweryfikowanie tych wyroków poprzez instytucję wznowienia postępowania. A jeżeli taką procedurę byśmy przyjęli, to musimy wziąć pod uwagę to, że czas przy tej możliwości i przy tej wydolności wymiaru sprawiedliwości, czas na rozpoznanie wznowionych postępowań, to są kolejne lata, które mogą doprowadzić de facto do przedawnienia roszczeń, jeśli mówimy o sprawy cywilne, czy w sprawach karnych o też przedawnienie karalności, czy takie kwestie z tym związane. I pytanie, czy... Pamiętajcie Państwo, była sytuacja, kiedy w ograniczonym zakresie, ale w trakcie okupacji niemieckiej, były wydawane wyroki sądowe, co do których nie było później wątpliwości, że one w systemie prawnym obowiązują. Drobne sprawy w sądach grodzkich, postępowania spadkowe, one co do zasady utrzymały się, pomimo że były wydane w okresie, który był całkowicie kwestionowany od strony jakby legalności funkcjonowania sądów. A jednak w jakiś sposób uzyskano dla dobra obywateli, stwierdzono, że część tych wyroków może się ostać. Pytanie teraz, jakie kryterium dobrać do tego i który wyrok ocenić jako słuszny, a który jako niesłuszny. I teraz zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby jednak coś, co może w polskiej takiej konotacji nie za dobrze brzmi, jak
gruba kreska, ale żeby jednak co do zasady uznać jednak te wyroki, chociaż w sposób oczywisty, wadliwie zostały wykonane, a tylko zastanowić się nad jakimiś takimi sytuacjami najbardziej drastycznymi, gdzie wydawali je sędziowie, co do których no, są rażące zastrzeżenia co do ich bezstronności czy niezależności. To oczywiście też nie będzie dobre rozwiązanie. I kończąc jeszcze jedną kwestię, która myślę jest istotna. My jesteśmy w stanie tak czy inaczej uporządkować system. Możemy na gruncie normatywnym przywrócić takie przepisy, czy wprowadzić takie przepisy, które w jakiś sposób ten system będą w stanie prędzej lub później uporządkować. Ale ja widzę jeden jeszcze oprócz tego zasadniczy problem. To jest zrujnowany wizerunek wymiaru sprawiedliwości przez ostatnie lata. To, co się mówi na temat sądów, to, co się mówi na temat sędziów, to, co się mówi również na temat uczestników postępowania, również nas, adwokatów. To są szkody, które nie będzie tak łatwo naprawić, jak wprowadzeniem jakiegoś przepisu czy wprowadzeniem jakiegoś systemu normatywnego. Takie szkody, jakie zostały wyrządzone wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości, a co za tym idzie przecież, podważono zaufanie obywateli do instytucji sądowniczej, do sądów, do wymiaru sprawiedliwości. I odbudowanie tego wizerunku to jest moim zdaniem też kolejny problem, który myślę, że nie będzie szybko rozwiązywany. Panie profesorze, omówiliśmy w gruncie rzeczy wszystkich orzeczników lub sędziów, w zależności jaką nomenklaturą się będziemy powoływać. Natomiast nie omówiliśmy kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Jak wygląda w chwili obecnej status Trybunału Konstytucyjnego? Czy my, adwokaci, możemy powoływać się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu konstytucyjnym, czy musimy raczej wskazywać, że takie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydawane od pewnego czasu mogłyby korzystać tylko jako argument z autorytetu? Dla jednego z autorytetu, dla drugiego nie z autorytetu. Jeżeli można jeszcze, na chwilę chciałbym wrócić do kwestii orzeczeń wydanych w ostatnich latach przez osoby, które zostały powołane w nowym trybie. Chciałbym przypomnieć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie asesorów. I to orzeczenie z 2005 roku. Asesor był podstawą wymiaru sprawiedliwości. Nikt nie zgłaszał nigdy żadnych zastrzeżeń do statusu asesora. I nagle adwokat zwrócił się do Trybunału ze skargą konstytucyjną, bo rozstrzygnięcie dotyczące asesorów zapadło ze skargi konstytucyjnej. Co Trybunał powiedział? Najważniejsze jest bezpieczeństwo prawne obywateli. Innymi słowy, orzeczenia wydane przez asesorów pozostają w mocy. To była trochę inna sytuacja niż ta, o której mówimy dzisiaj, bowiem wtedy do chwili orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nikt nie podnosił niekonstytucyjności statusu asesora. W przypadku neosędziów od samego początku wszyscy prawnicy podnosili zarzut nieprawidłowości, niekonstytucyjności statusu sędziego. Więc musimy rozróżnić te dwie sytuacje. Ale z tego idźmy dalej. Mianowicie, co zrobić z orzeczeniami? Nie ma rozwiązania idealnego. Jakiekolwiek rozwiązanie byśmy przyjęli, ono będzie obarczone bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami. W różnych wymiarach. To znaczy, trzeba prawdopodobnie zgodzić się na to, że skoro nie ma rozwiązania idealnego, to przyjmijmy takie, które ma najmniej negatywnych
skutków. I mam wrażenie, że takim rozwiązaniem jest przyjęcie założenia, że mamy do czynienia z orzeczeniami wydanymi, że te orzeczenia mają, wiążą i mają silną podstawę ich ważności, co nie znaczy niewadliwości. One są wadliwe, ale być może przyjmijmy założenie, że są wiążące i obowiązują. I teraz jest pytanie, idę śladem wypowiedzi pana mecenasa. Można byłoby wznawiać, prawda? Możemy przyjąć, że będą wznowienia, ale można przyjąć inną koncepcję, a mianowicie, jeżeli by w weryfikacji byli poddani wszyscy sędziowie, z wyjątkiem sędziów Sądu Najwyższego, o czym za chwilę, tych neosędziów Sądu Najwyższego, czy jakby ich nie nazywać. Jeżeli byśmy przyjęli koncepcję weryfikacji i w wyniku poddania się ponownie procedurze nominacyjnej w ramach działania konstytucyjnie skonstruowanej Krajowej Rady Sądownictwa, to być może wtedy dopuścilibyśmy sytuację, w której orzeczenia wydane przez tych sędziów, którzy nie przeszli procesu weryfikacji, byśmy potraktowali jako specjalną, szczególną grupę orzeczeń, co do których można byłoby myśleć, w jaki sposób przywrócić porządek prawny z tymi orzeczeniami. Bo już kończę. No, asesorzy mieli taki wybór jak Adam w raju. To znaczy, no nie można oczekiwać, że ktoś, kto studiował, pracował, znaczy i dalej był w szkole, że teraz stanie przed wielkim wyborem zawartym w wierszu Kawafisa wielkie tak, wielkie nie. Prawda? Nie można tego oczekiwać. Nie należy tego oczekiwać. Tak jak nie należy oczekiwać, z mojej perspektywy, żadnej łaski wobec sędziów Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i potem Izby Karnej i Izby Cywilnej, które to osoby poprzednio nie były sędziami, albo prokuratorzy, albo ludzie uniwersytetu. I oni mogą wrócić na swoje stanowiska. I ja bez bólu, jako prawnik, oczekiwałbym takiego rozwiązania, bo te osoby albo nie wiedziały, że procedura jest niekonstytucyjna i dyskwalifikują się przez to jako kandydaci na sędziów i potem sędziowie, albo wiedziały i jest dyskwalifikacja podwójna, bo jurydyczna i moralna. I jeżeli będziemy próbowali, ostatnie słowo, jeżeli będziemy próbowali rozwiązać różne zagadnienia, które związane są z indywidualnymi krzywdami, problemami, dramatami ludzi, to też musimy moim zdaniem wziąć pod uwagę to, że jest coś w rodzaju uprawnionego oczekiwania społecznego, że niegodziwości, które były udziałem ludzi pretendujących do zajmowania bardzo wysokich stanowisk, że te niegodziwości nie będą zapomniane i że trzeba zapłacić za niegodziwość. Ja jeszcze do pana profesora, to pytanie o Trybunał Konstytucyjny. Już przepraszam. Ja chciałem uzupełnić, żebyśmy nie, zanim przejdziemy do Trybunału, o dwie rzeczy. Pan mecenas mówił tutaj, jest orzeczenie TSUE z 16 listopada 2022 dotyczące jeszcze tak zwanych stałych delegacji.
Sędzia Anna Cisielska-Bator z Warszawy zadała pytanie. Ono dotyczyło dwóch rzeczników, zastępców rzecznika dyscyplinarnego, pana Radzika i Lasoty. I Trybunał także w tych sprawach, gdzie jest stała delegacja ministra sprawiedliwości, powiedział, że takie osoby nie mogą tworzyć sądu. Tam jest bardzo dobre uzasadnienie do tego, żeby pokazać, że tych przypadków jest bardzo dużo. I ostatnie zdanie dotyczące tych asesorów. I tu muszę państwa poinformować. Znamy dwa przypadki, kiedy osoby, które były po szkole, miały świetne wyniki, musiały, bo chciały. I to nie z pobudek takich, że przeszły do adwokatury, bo uważały, że tam poprawi się ich byt, status finansowy, tylko zwróciły stypendia w szkole, mówiąc, nie obejmujemy stanowisk asesorów. Nie możemy o tych bohaterach zapomnieć. Tylko tyle. To Herkulesi. Najwyższe uznanie dla tych osób. Trybunał Konstytucyjny. Mówienie o czymś, co nie istnieje, jest bardzo trudne. I właściwie mógłbym poprosić o zwolnienie z obowiązku. I zwalniam pana profesora. Nie istnieje. Dziękuję bardzo. O co chodziło? Może działać siłą autorytetu. Nie autorytetu. Dobrze. Proszę państwa, czy są pytania z sali i czy są pytania od naszych uczestników online? Pierwsze, czy są pytania z sali? Jak nie, to będziemy przechodzili do drugiej części debaty. Z sali nie ma, czy online mamy jakieś pytania? Pierwsze pytania online. Ja jeszcze sprawdzam, czy na czacie było jakieś zadane pytanie. Tak, ale już nie mamy nadziei, że nie sztuczna inteligencja. Ja mogę powiedzieć tylko, że sztuczna inteligencja, kiedy wpisałem samo pytanie, ale zastąpiłem nie w Polsce, tylko w Niemczech, odpowiedziała bardzo podobnie. Ja nie wierzę sztucznej inteligencji, ale od czegoś musieliśmy zacząć. Głos. Ad vocem do pytania. Aha, to tutaj mam jeszcze ad vocem, w związku z tym to będzie mi ciężko. Dobrze. Adwokat Federowicz. Jakie rozwiązanie w zakresie stanowienia orzeczeń neosędziów jest taki godny przykład w historii dotyczący zbiegłego niewolnika Filipusa Barbariusa w I wieku przed naszą erą, który został pretorem? Juryści odpowiedzieli... Ulitlas publika. Ktoś się chciał na mnie po prostu zemścić. Ktoś mnie strasznie nie lubi, żeby to już przeczytać. Ja powiem szczerze, kto z panów chciałby zabrać głos? Bo i tak jeszcze jedna osoba musi na koniec odpowiedzieć na pytanie, ale w takim razie zadamy tylko to pytanie. Ja nie do końca go zrozumiałem. Przepraszam najmocniej, ale jeżeli ktoś podejmie rękawicę, to proszę. Oczywiście nie podejmę rękawicy, ale myślę o tym, że rozmowa o rządach prawa, o praworządności, o konstytucji, o demokratycznym państwie prawnym, o gwarancjach, które są zawarte w konstytucji i one odpowiadają standardowi trzeciej fali konstytucjonalizmu europejskiego. Nie jesteśmy w tym ani lepsi, ani gorsi. Układamy się w średnich stanach, w stanach średnich. Tego. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to wszystko, o czym myśleliśmy i co zostało zrobione, przygotowując i uchwalając konstytucję, to przecież nie było oczekiwanie stworzenia nirwany konstytucyjnej, serenite konstytucyjne. Tu chodziło o to, że wszystkie gwarancje konstytucyjne miały doprowadzić do jednego, a mianowicie do tego, żeby nie powstał dramat antykonstytucyjnych zachowań władzy publicznej. I można powiedzieć, no dobrze, nie udało wam się. Trzeba było jeszcze kolejne gwarancje. I powtarzam od wielu lat, że gwarancje
w konstytucji, to tak jak zamki w drzwiach. Można jeden mieć zamek, przyjdzie ślusarz i mówi, to zła dzielnica. Załóżmy drugi. No ale żona w takim razie mówi, jak taka zła dzielnica, to załóżmy trzeci, który będzie tak randomatycznie otwierał ten drugi albo zamykał pierwszy. I siódmy. A są takie społeczeństwa, w których drzwi nie mają zamków. I nikt bez uprzedniego pukania, nikt bez zaproszenia nie wejdzie do mieszkania. A jeżeli mamy 7 zamków, to wystarczy mieć ciekły azot, żeby zniszczyć wszystko. Ale gwarancji na to, że ktoś nie użyje ciekłego azotu, na razie nikt nie dał. Przyszło nam żyć w złej dzielnicy. Panie Edwardzie, zostawiłem pana na sam koniec. Dlatego jako podsądnego w czasach słusznie minionych, czy chciałby pan być sądzony dzisiaj? No nie, no. Właściwie zdecydowanie nie. Proszę Państwa, dzisiaj byłem na takim spotkaniu poświęconej historii hutniczej Solidarności i między innymi tam zapytano mnie, czy gdybym dzisiaj był działaczem Solidarności jakiejś, no nie tej, która jest, ale jakiegoś prawdziwego związku, to jakie postulaty bym stawiał? Właściwie odpowiedziałem bardzo krótko, właściwie te same, co w sierpniu 80 roku. Mamy dokładnie podobną sytuację. Walczyliśmy z nomenklaturą, walczyliśmy z centralizacją, walczyliśmy z nepotyzmem, walczyliśmy z łapówkarstwem, walczyliśmy z upolitycznieniem, czy raczej upartyjnieniem państwa. No i właściwie to wszystko dzisiaj znowu mamy. Mój przykład konkretny. Jestem na demonstracji prounijnej, stoję z flagą Unii Europejskiej, podchodzi do mnie patrol i patrol mnie legitymuje. No, wyciągnąłem legitymację działacza opozycji antykomunistycznej, ale on i tak nie wiedział, co to za legitymacja. Jemu to nic nie zmieniało. Nie chciałbym być dzisiaj sądzony. Ja dzisiaj nie miałbym właściwie żadnej gwarancji, że to, co zostanie wydane, nie będzie na zapotrzebowanie polityczne tak jak kiedyś. Kiedyś przecież nie zapadał mój wyrok na sali sądowej, tylko tak naprawdę to bezpieka decydowała o... Dzisiaj pewnie też jakiś organ partii decydowałby o wyroku, jeżeli byłbym... Oczywiście ja tu przerysowuję, bo mogłoby się zdarzyć i tak, że trafiłbym na przyzwoitego sędziego i przyzwoitego prokuratora. To nie jest takie czarno-białe, ale wtedy też tak było. Przecież wtedy też miałem przyzwoitych klawiszy w więzieniu, miałem prokuratora wojskowego, do którego jak wszedłem na przesłuchanie i on pytał mnie, zadawał mi pytania, to ja wyraźnie wiedziałem, że on pisał nie to, co ja odpowiadam, tylko to, co ma mi mniej zaszkodzić, no bo on mnie chronił, prokurator wojskowy. Więc wtedy też byli przyzwoici ludzie. Może te proporcje były wtedy trochę gorsze. Więc myślę, że no dzisiaj to jest ten problem, że ludzie nie są pewni sądu. No, jeszcze taką opowiem, no, rzecz autentyczną. Uczestniczyłem w procesie, nie ja, ale osoba mi bliska, w którym sprawa była ewidentna, ktoś ukradł po prostu pieniądze i adwokat tamtej strony tak poprowadził sprawę, prawdopodobnie był w zmowie z sędzią, że wygrał. No i pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy on się posługiwał normą prawa, czy on myślał o tym, żeby być prawdziwym prawnikiem? Nie, on po prostu chciał wygrać sprawę za wszelką cenę. Więc myślę, że stopień zepsucia w środowisku no jest dosyć znaczący. I on się wcale nie zaczął, tylko teraz. Mamy jeszcze głos spośród publiczności online i prosilibyśmy teraz o zabranie głosu.
prosimy się przedstawić. Ja niestety nie mam teraz dostępu do komputera. Pan mecenas Federowicz. Online. Panie mecenasie, prosimy. Panie mecenasie, proszę. Tak, jest. Nie wiem, czy mnie słychać, już włączam wideo. A tak, jest. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, ta dyskusja jest niezwykle owocna. Ja, podając swoje pytanie, byłem dopiero na wstępie tego, co Państwo, żeście, czy Panowie, żeście wyjaśnili. Cały czas jest problem z neosędziami, prawda, i z utrzymaniem ich orzeczeń, których będzie coraz więcej. Powołałem się w tym wpisie, który pan mecenas Piotr Rachwał zechciał przytoczyć, na taki kazus Filipusa Barbarusa. To był zbiegły niewolnik, który w pierwszej połowie pierwszego wieku przed naszą erą podał się za człowieka wolnego i został wybrany pretorem w Rzymie i orzekał, wydawał szereg rozstrzygnięć. Oczywiście jak się ujawniła jego sytuacja, czyli brak podmiotowości prawnej, brak zdolności sądowej, procesowej, postulacyjnej, no to oczywiście on skończył marnie, no bo został zrzucony ze skały tarpejskiej. Natomiast juryści zastanawiali się, co zrobić z setkami orzeczeń, które on wówczas wydawał. No i Rzym przyjął taką wykładnię, że utilitas publica, czyli interes publiczny jest tutaj najważniejszy. Oczywiście w tej sytuacji trudno stosować wprost rozstrzygnięcia z prawa rzymskiego, ale takie sytuacje już były i chciałem na to zwrócić uwagę jako na taką pewnego rodzaju sytuację adekwatną. Coś, co można byłoby w tym momencie zastosować, czyli oczywiście użyję tego słowa nietechnicznie, abolicję orzecznictwa w okolicznościach, które nie budzą wątpliwości. Bo tutaj też była mowa na przykład o orzeczeniach wydawanych przez sądy polskie w trakcie okupacji. Jest cały szereg orzeczeń, na przykład o stwierdzeniu praw do spadku, wpisów wieczystoksięgowych, które oczywiście zostały utrzymane, mimo że były wydawane pod reżimem okupanta. I moja ocena jest taka, że wydaje się, że w całokształcie tej sytuacji, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, no, która no, niestety nie spełnia tych standardów, których byśmy od niej oczekiwali, jest potrzebna specustawa, która spowoduje, że w jakiś sposób te rozstrzygnięcia przez sąd będą sanowane. Natomiast no jest pytanie, jakie przyjąć kryteria. No i zasadniczo tyle ode mnie. Dziękuję uprzejmie. Jeśli mogę uzupełnić, bo mam ten fragment uzasadnienia tej uchwały, która być może nam bardzo pomoże, o której mówiłem, całej Izby. Skłonienie ustawodawcy do wydania ustawy konwalidującej wszystkie wadliwe decyzje o przeniesieniu sędziego na inne stanowisko przez nakazanie traktowania wszystkich tych decyzji za skuteczne pod względem prawnym. I tutaj uzasadnienie mówi, że istnieje realne zagrożenie dla ładu prawnego i dobrego funkcjonowania sądów oraz niebezpieczeństwo ogólnego zamętu w wymiarze sprawiedliwości. I zaufanie należy uznać za wartość, która także podlega konstytucyjnej ochronie w demokratycznym państwie prawnym. Trzeba więc poszukiwać rozwiązań dających się pogodzić z tą wartością przy poszanowaniu pozostałych pryncypiów i standardów konstytucyjnych. Więc my w tym uzasadnieniu możemy znaleźć taką nić, która nam pozwoli co do zasady zachowywać te rozstrzygnięcia, ale jednak także mieć z tyłu głowy te wyjątki, które mogą być bulwersujące i nie dostrzegać, więc musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, ale to jest legalne prawo, to nie jest prawo neosędziów. Ten zamęt to czujemy rzeczywiście już w praktyce, że ten zamęt istnieje, nie musimy o nim czytać. Przechodzimy do drugiego bloku i tu od razu głos zajmie pan prezes Rosati,
który pewnie jeszcze odniesie się tutaj do tej kwestii, która została poruszona. I panie prezesie, czy ma pan jeszcze jakąś tutaj kwestię do i głos do zajęcia? Tak, panie mecenasie, chciałbym zwrócić państwa uwagę na jedną okoliczność, bo mówimy z jednej strony o problemie orzeczeń i tutaj absolutnie się zgadzam, bo zresztą myślę, że brzmiało na samym początku, interes obywateli będzie musiał zwyciężyć. Natomiast proszę pamiętać, że interes obywateli nie może też, on nie jest w stanie tak naprawdę naprawić zaufania do wymiaru sprawiedliwości. A zaufanie do wymiaru sprawiedliwości zepsuli ludzie, których jesteśmy w stanie z imienia i nazwiska zidentyfikować. Ale to nie chodzi też o to, aby prowadzić rozliczanie w ramach jakichś komisji weryfikacyjnych. Natomiast my nie możemy też zapominać o tym, że na poziomie sądów apelacyjnych również należałoby się zastanowić, czy nie trzeba byłoby zastosować rozwiązania, które wydaje się, że to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało, będzie musiało być zastosowane na poziomie Sądu Najwyższego. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, wielu sędziów sądów apelacyjnych nie przechodzi testów, które są prowadzone przez Sąd Najwyższy. No to musi dać do myślenia i to są wady nieusuwalne, przynajmniej moim zdaniem. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że wiele spraw kończy się na etapie sądu apelacyjnego, ponieważ nie ma możliwości zakwestionowania w drodze nadzwyczajnych środków do Sądu Najwyższego, chociażby w ramach kasacji czy skarg kasacyjnych. I to też jest problem, który pokazuje wielopłaszczyznowość tego zagadnienia, jakim jest prawidłowa obsada sądu. Wreszcie to, co jest bardzo ważne obok interesu obywatela, to jest to, o czym mówił pan prezes Gieras, odbudowywanie zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Odbudować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości mogą tylko ludzie. Więc trudno będzie przekonywać obywateli do tego, żeby zaufali wymiarowi sprawiedliwości, jeżeli w tym wymiarze sprawiedliwości niestety pozostawimy tych, którzy, to chyba mówił pan sędzia Żurek albo pan profesor Wyrzykowski, którzy po prostu na tym skorzystali. A wielu sędziów, którzy orzekają, skorzystali na tym, co dzieje się po 2015 roku. Myślę tu oczywiście o awansach chociażby do Sądu Najwyższego czy do Sądu Apelacyjnego. I na czacie przed chwilą przeczytałem bardzo ciekawe spostrzeżenie. Trudno będzie nam też to wszystko w taki sposób poukładać, aby nie narazić się na zarzut być może różnicowania sytuacji prawnej poszczególnych obywateli w kontekście chociażby jakiegoś wzorca konstytucyjnego, no ale też powstaje ten problem, o którym mówił pan profesor Wyrzykowski, czyli kwestia tak naprawdę Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy organu, który przewidziany jest w Konstytucji, a dziś jest w dramatycznym stanie i to też jest oczywiście, myślę, w ogóle problem na odrębną debatę, jeżeli chodzi o sam status Trybunału Konstytucyjnego i to, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje i też w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny dziś przyczynia się do erozji zaufania obywateli do własnego państwa. Pan profesor Wyrzykowski. To jest, pan prezes poruszył kwestię reakcji na pewne zdarzenia, reakcji społecznej na pewne zdarzenia dotyczące osób, które uznawały się za sędziów. Przecież w przypadku rozwiązania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mamy do czynienia z korupcją zorganizowaną i przeprowadzoną przez państwo. Przecież przyjęcie korupcją, w której uczestniczyli posłowie i prezydent jako twórcy i sprawcy korupcji zorganizowanej przez państwo. Bo sytuacja, w której po kilku latach szykanowania sędziów i prokuratorów ktoś zostaje przeniesiony w stan spoczynku na własne życzenie i uzyskuje do czasu ukończenia 65 roku życia wynagrodzenie 100% sędziego Sądu Najwyższego, a potem przechodzi w stan spoczynku i uzyskuje odpowiednio niższe wynagrodzenie sędziego w stanie spoczynku, jest, powtarzam,
przez państwo organizowaną korupcją. I jeżeli taka sytuacja miałaby pozostać bez jakiejkolwiek reakcji, to przepraszam, jak w tym słynnym filmie, który tak był zatytułowany, a dotyczył komisji McCarthy'ego, Good night and good luck. Możemy zapomnieć o jakichkolwiek o jakimkolwiek oddziaływaniu ustawodawcy czy władzy publicznej na kształt świadomości społecznej i pewnego minimalnego porządku moralnego w państwie. Zgadza się, tylko w obozie władzy jest bardzo dużo prawników. Ci prawnicy skądś się wzięli? Panie profesorze, pan jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy i takich. To nie sądzę, żeby tylko Kraków był winien. Skąd tacy ludzie się wzięli? Absolwenci prawa, nie prawnicy. Od dawna powtarzam, że dla budowania państwa konstytucyjnego konieczni są prawnicy. Dla niszczenia państwa konstytucyjnego wystarczają absolwenci Wydziału Prawa bez względu na ich stopnie i tytuły zawodowe i naukowe. Tym osobom odmawiam prawa do nazywania się prawnikami, bo jeżeli ktoś uczestniczy w mechanizmie niszczenia własnej konstytucji, nie może nazywać się prawnikiem. I nie możemy mówić, że prawnicy uczestniczą w tym procesie. Uczestniczą absolwenci wydziałów prawa. Prawnikami nazywamy naszych dzisiejszych bohaterów, sędziów, prokuratorów, także adwokatów, którzy rozumieją, co to jest etos prawniczy. Przecież nie chodzi o to, żeby mieć dyplom. To nie wystarczy. Co więcej, ci absolwenci Wydziału Prawa degradują istotę prawa jako mechanizmu, w którym zawarty jest pewien porządek moralny, porządek etyczny i nie nazywajmy ich prawnikami. Nie pozwólmy, żeby nazywano ich prawnikami, bo to jest obrażanie prawników. I to raz, a dwa, kogo kształcimy? A ja bym zapytał, kto kształci? Ja zastanawiam się nad sytuacją, w której sędziami Sądu Najwyższego, sędziami Trybunału Konstytucyjnego, powołanymi w trybie Sąd Najwyższy w neokares, a w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego w trybie przewidzianym konstytucją i którzy są profesorami wydziałów prawa. W jaki sposób oni, bez względu na swoją dyscyplinę zawodową, nauczają prawa, skoro każda dziedzina, każda dyscyplina prawa ma dzisiaj fundamentalne zakotwiczenie konstytucyjne. Przecież ci ludzie zaprzeczają istocie konstytucji i oni nauczają studentów. Jakie wartości oni przekazują? I my mamy milczeć dlatego, że Solidarność Akademicka, my mamy milczeć dlatego, że nie wypada podnosić tego zagadnienia publicznie, no to jak już ktoś nie ma ani sumienia, ani przyzwoitości i realizuje swój utylitarny cel prywatny, to niech ma świadomość tego, że na uniwersytecie ludzie pamiętają, że studenci nie należą wyłącznie do tych, którzy nie myślą. Ale co więcej, mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli już ktoś decyduje się na to, że
pracuje na uczelni i realizuje swój antykonstytucyjny, partykularny interes i ma nauczać studentów, to może nie chodzi o srebrny, czy złoty, czy platynowy parasol. To może taka uczelnia, skoro musi tolerować takich ludzi, niech stworzy im specjalny status pracownika naukowego. Ale bardzo bym zachęcał do tego, żeby dokładnie obserwować to, z czego nauczają, w jaki sposób nauczają i w jaki sposób psują na przyszłość możliwości funkcjonowania państwa. Pan Edward Nowak. Ja chciałbym jeszcze ad vocem zwrócić uwagę, że no już taką nauczkę no nie tak dawno dostaliśmy przecież. Tak? Po 1989 roku tak naprawdę skutecznie nie ukaraliśmy ludzi winnych stanu wojennego i skutków stanu wojennego. Nie ukaraliśmy tych ludzi tak naprawdę. W odczuciu społecznym nie odbyło się takie ukaranie tych sprawców. I nie możemy w tej chwili nawet rozważać tego, że nie zostaną ukarani ci ludzie, którzy dopuścili się tak rażących naruszeń prawa, naruszeń konstytucji, jak ci sędziowie, o których tutaj pan profesor mówi. No, nie wiem, czy sędziowie, ale w sensie te osoby. Więc już mamy tą nauczkę i nie popełnijmy tego błędu, bo społeczeństwo tego nie zrozumie, nie wybaczy nam. Mhm. Pytanie do mecenasa Gierasa. Czy nasi klienci są w stanie zaufać sędziom, którzy zdecydowali się jednak na kształcenie w ramach szkoły, Krajowej Szkoły Sądownictwa? Którzy nie oddali stypendiów, jak ta dwójka Herkulesów, o których była dzisiaj mowa. Czy to nie powinno być tak, że koroną zawodu prawniczego powinno być to rezultat ciężkiej pracy ludzi nauki, praktyków, adwokatów, notariuszy, a nie młodych ludzi, którzy niestety nie dysponują doświadczeniem życiowym w wieku 30 lat, o czym sam wiem. Szanowni Państwo, to jest kwestia, w jaki sposób ustawimy dochodzenie do zawodu sędziego. Czy poprzez aplikację sądową w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak to ma miejsce w chwili obecnej, czy też zastanowimy się i zdecydujemy się na wprowadzenie czegoś, co już na świecie funkcjonuje. Czyli uznanie, to co powiedział pan mecenas, że zawód sędziego to jest ukoronowanie kariery prawniczej. To jest korona zawodów prawniczych. Wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie, że warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Ja nie odbieram kompetencji tym absolwentom Krajowej Szkoły, którzy uzyskali pozytywne zaliczenie egzaminu sędziowskiego i też orzekają w sądach, czy to jako asesorzy, czy też już są absolwentami, którzy wcześniej skończyli szkołę. Ale wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić nad zmianą spojrzenia na wymiar sprawiedliwości. Czy wymiar sprawiedliwości ma być instrumentem, w którym świetnie wyszkoleni sędziowie stosują tylko i wyłącznie przepisy prawne, czy też wymiar sprawiedliwości, jak sama nazwa wskazuje, powinien rozstrzygać sprawy z duchem sprawiedliwości. Wydaje się, że to jest takie proste rozróżnienie. Ale system szkolenia do tej pory sędziów jest taki, że to są znakomici fachowcy od przepisów. Oczywiście później praktyka, doświadczenia życiowe, charakter, etyka i tak dalej powodują pewną zmianę nastawień. Mamy znakomitych sędziów po aplikacji sądowej, którzy rozumieją to, tego ducha rozstrzygania sporu. Ale czasami jest tak, że tego doświadczenia brakuje.
I sędziowie, szczególnie młodzi sędziowie, orzekają troszkę bez jakby rozumienia tego ducha wymiaru sprawiedliwości. I wydaje mi się, że to można zastanowić się nad... Oczywiście adwokaci, radcy prawni, profesorowie uniwersytetów mogą dochodzić do zawodu prawniczego i mogą stawać do konkursów, co w przeszłości miało miejsce, i uzyskać status sędziego. Ale powiedzmy, panie sędzio, z ręką na sercu, pytanie też do pana jako byłego członka Krajowej Rady Sądownictwa, że tych przypadków było mało. I jeżeli był konkurs, w którym rywalizowały ze sobą osoby posiadające status sędziego z osobami spoza sądownictwa, to te osoby spoza sądownictwa generalnie co do zasady były troszeczkę w gorszej sytuacji. Więcej argumentów było przeciw ich nominacjom niż za. I teraz pytanie jest takie, czy właśnie w tym, porządkując ten stan i ten bałagan, który został stworzony, który będzie się też związał z tym, co powiedział pan profesor, z podziękowaniem wielu osobom, które niegodne są spełnienia funkcji sędziego. Czy uzupełnieniem tej luki nie powinno być w szerszym zakresie stosowanie tej zasady korony zawodów prawniczych? To pytanie do osoby, która będzie miała największą wiedzę. Czy tacy chętni wśród adwokatów znaleźliby się dzisiaj, żeby orzekać, żeby zostać sędziami na różnych szczeblach, nie tylko tych najwyższym szczeblu, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich 8 lat, że osoby znikąd pojawiały się wielokrotnie na najwyższych stanowiskach. Panie prezesie, czy mnie słychać? Nie. Tak, tak. Przepraszam najmocniej. Szanowni państwo, historycznie patrząc, to też oczywiście patrząc bardzo mocno wstecz, czyli do początków Sądu Najwyższego, no to musimy o tym pamiętać, że adwokaci wtedy udźwignęli konieczność budowy niezależnego polskiego sądownictwa po latach zaborów. I w 1989 roku, co też muszę z dumą powiedzieć, wielu adwokatów trafiło do Sądu Najwyższego. Takim przykładem niech będzie były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan profesor Lechkowski, i były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, pan Stanisław Zabłocki. I biorąc pod uwagę to, że to, o czym mówił pan prezes Paweł Gieras, doświadczenie życiowe jest istotnym elementem pozwalającym na kształtowanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia, to aż się, mówiąc krótko, prosi o taką poważną dyskusję na temat tego, jak powinna wyglądać kariera sędziego i czy tak naprawdę status sędziego nie powinien być koroną zawodu prawniczego. I moim zdaniem to jest bardzo dobry kierunek. Oczywiście, tak jak w każdym zawodzie, tak jak i w zawodzie adwokata, jest tak zwana pozaaplikacyjna ścieżka dojścia do zawodu. System powinien widzieć i powinien przewidywać możliwość uzyskiwania statusu sędziego przez osoby, które uprzednio nie wykonywały zawodu prawniczego. Ale jeżeli też ta nasza dyskusja, to często wprost, a wielokrotnie też między wierszami wybrzmiewa konieczność odbudowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości, to być może powinniśmy zwrócić właśnie szczególną uwagę na to, w jaki sposób kształtujemy dojście do zawodu sędziego, w jaki sposób systemowy kształtujemy dojście do wykonywania zawodu sędziego, dlatego że to także będzie składało się na ten element odbudowywania zaufania do wymiaru sprawiedliwości wśród polskich obywateli. Jakby stawiając kropkę nad i, to jest, wydaje się, jedna z takich sensownych możliwości, które powinniśmy coraz głośniej rozważać po to, żeby również w aspekcie takim czysto moralnym naprawiać wymiar sprawiedliwości, też żeby był dobrze zrozumiany. To nie oznacza, że sędziowie, którzy mieliby nie wykonywać uprzednio zawodu, nie posiadaliby takich kwalifikacji, bo nie ma tutaj jednolitej miary. Natomiast ja muszę państwu powiedzieć, że to też nie jest tajemnicą przede wszystkim wśród adwokatów, ale do 2015 roku, kiedy istniała prawidłowo obsadzona Krajowa Rada Sądownictwa,
bardzo trudno było adwokatom czy osobom wykonującym inny zawód prawniczy uzyskać nominację sędziowską. Dlatego pod tym względem, jeżeli będziemy budowali fundament wymiaru sprawiedliwości na przyszłość, również musimy bardzo mocno zastanowić się, jak ukształtować dojście do zawodu sędziego. Został wywołany sędzia Żurek. Jak to było? Czy rzeczywiście trudniej było dojść do korony zawodów adwokatom, radcom prawnym, notariuszom? I pytanie od razu połączone, ale nic nie sugerujące. Gdyby od pana sędziego zależało, co zrobić? Jedno rozwiązanie ustawowe. Co zmienić? Od czego zacząć? Nie wiem, ratować wymiar sprawiedliwości. A ratować to jest bardzo trudne pytanie, ale najpierw chciałbym zacząć od tym dochodzeniu do zawodu, bo ja obserwowałem dwa porządki prawne wtedy, kiedy byłem w Krajowej Radzie Sądownictwa. I chyba od zawsze mam taki pogląd, że my zaprzepaściliśmy ogromną szansę wtedy, kiedy właśnie była sprawa polskiego asesora w sądach międzynarodowych. I po tym nie było odwagi, bo był projekt jednego z wiceministrów sprawiedliwości wtedy, żeby stworzyć koronę zawodów prawniczych. Brakło odwagi w środowisku nauki i w środowisku sędziów. I chyba wtedy brakło także odpowiedniej presji adwokatury, bo pamiętajmy, że były to czasy, kiedy nie tylko legendarnie, ale ten status materialny, który dla wielu prawników był ważny, był o wiele lepszy w adwokaturze, przynajmniej w swojej masie. Teraz niekoniecznie tak jest, ale wtedy brakło nam odwagi i myślę, że to była stracona szansa. Niestety, i teraz uderzę się we własne piersi. Proszę Państwa, osoba, która jest sędzią i ma 28 lat i wychodzi na salę rozpraw i ma decydować o bardzo poważnych sprawach od opieki nad dziećmi, alimentów, sprawach gospodarczych, naładowana ogromną ilością wiedzy teoretycznej, jest dramatycznie bezradna w niektórych problemach, zwłaszcza w takich sprawach, które nie są sprawami standardowymi, gdzie trzeba po prostu szukać właśnie tej sprawiedliwości. Pamiętam siebie. Co robi młody sędzia? Ucieka w skrajny formalizm. Skrajny formalizm zabija istotę sprawiedliwości. Osoba doświadczona odważy się wydać niestandardowe rozstrzygnięcie, obronić się przed formalizmem, a przede wszystkim nawet w ocenie osobowych źródeł dowodu ma zupełnie inne spojrzenie niż młody, niedoświadczony człowiek, który pewnych etapów życia osobistego w ogóle nie przeszedł. I ja to pamiętam i to dramatycznie wspominam. Być może status wieku 35 lat to jest coś, od czego powinniśmy zacząć. Chcę powiedzieć jasno, że absolwenci Szkoły Krajowej, nie wiem jak jest dzisiaj, bo wiemy, że ta szkoła powoli staje się szkołą Janczarów. Przestrzegałem przed tym, ale wtedy jak przychodzili do mnie jeszcze w normalnych czasach, to byli wybitnie wykształceni młodzi prawnicy. Ogromna wiedza, ale jednak doświadczenie musi się zdobywać w praktyce. Nie ma od tego ucieczki. I teraz Krajowa Rada Sądownictwa. Ja mogę Państwu powiedzieć, i mam na to świadków, że wtedy, kiedy zasiadałem w Krajowej Radzie Sądownictwa, byliśmy bardzo wyczuleni do tego stopnia, że nawet po każdym zakończonym roku badaliśmy, jak wzrastała nam liczba adwokatów czy radców, którzy chcieli przejść do zawodu i cieszyliśmy się, jak ten procent rósł sukcesywnie i jak zwiększała się nam średnia wieku powoływania na pierwsze stanowisko sędziowskie. I za moich czasów w Krajowej Radzie doszliśmy do zależności od roku, ale między 32-33 lata. I to już nie było 28. Bardzo pozytywną zmianę wywołało wprowadzenie w przepisach takiego zagadnienia, kiedy przedstawiciele korporacji bądź też prokuratury mogli uczestniczyć z głosem doradczym w tak zwanych zespołach podstawowych Krajowej Rady Sądownictwa. Wiemy, jak wygląda, krótko, jednym zdaniem, najpierw zespół
opinia, która wpływa wielu kandydatów, jedno stanowisko do obsadzenia. I nagle w tych zespołach pojawiają się przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Radców Prawnych. Prokuratorzy, jak startowali, nigdy nie pojawił się przedstawiciel prokuratury, żeby było jasne. A byłem w wielu tych zespołach. I tam pojawiało się bardzo ważne zdanie korporacji, które widzimy opinię, widzimy, że jest chłodna. O kandydacie spoza sądu i nie asesorze. Oczywiście mamy świetne kandydatury młodych, którzy mają świetne opinie wizytatorów sądowych, ale nie mają doświadczenia życiowego. I przychodzi przedstawiciel korporacji i mówi tak, ten człowiek nie radzi sobie, wiemy o tym, ta jego kancelaria ledwo zipie i on po prostu przychodzi do sądu, boimy się, że nie przyniesie nam chluby, bo będzie uciekał w L4 i może przychodzi po stan spoczynku. Ale to były przypadki, których było może 15%. Ale mamy zdanie, to jest świetny, doświadczony prawnik. Być może jest zmęczony intensywnością pracy w adwokaturze, ale to będzie dobry nabytek i wtedy ten przedstawiciel korporacji pokazuje nam jego pozytywne cechy. I moi drodzy, my możemy wtedy na tym walnym zgromadzeniu Rady, która w tajnym głosowaniu decyduje o tym, kto ma zostać i ma 5 świetnych kandydatów, ale musi wybrać jednego. Wygrywali ci adwokaci. Ja znam oczywiście przypadki negatywne sprzed mojej obecności w Radzie, gdzie słynny profesor świętej pamięci Hołda przegrał i nie został sędzią, chociaż wydaje się, że miał ogromną wiedzę i doświadczenie, żeby to stanowisko osiągnąć, ale tak było niestety. Tak, nie, tak, tak, tak niestety było. Więc ten trend za moich czasów, myśmy naprawdę sprawdzali te statystyki i możecie Państwo sięgnąć do tych lat, jak wzrastała procentowo udział osób spoza sądów, które startowały i wygrywały stanowiska sędziowskie. Ale ten głos korporacji był dla nas bardzo ważny, a jeszcze na dodatek staraliśmy się mieć czas na to, żeby się spotkać z tymi osobami. Jak mamy tą piątkę tych najlepszych, to musimy usiąść z nimi i porozmawiać. I to nie były pytania egzaminacyjne, stricte prawnicze, tylko poznać ich osobowość. Bo czasem papierowa opinia nie oddawała tego, co widzieliśmy w praktyce, a czasem nawet były wysłuchania przed całą Radą. Panie sędzio, dziękuję bardzo za ten głos dotyczący... Ten. Ale nie pozwoli pan odpowiedzieć na to pytanie, właśnie dlatego, co bym zrobił. Tak szeroko pan sędzia wyjaśnił bardzo dla nas ważną kwestię. Natomiast chcę zadać jedno pytanie i to tylko tytułem takiej wrzutki, bo dzisiaj dostałem takiego tweeta, czy jeżeli jest ktoś z państwa, kto wie, co to są fake newsy i potrafi to zweryfikować. Kancelaria Prezydenta. W najnowszym sporze na szczytach naszej władzy sądowniczej racja prawna jest po stronie TK, a nie SN. Akt łaski prezydenta z 2015 roku był bezprecedensowy, ale też zgodny z konstytucją i pozostaje trwale skuteczny, choćby jakikolwiek sąd miał na ten temat inne zdanie. Jeżeli ktoś w trakcie spotkania jest w stanie mi sprawdzić, czy to jest fake news, czy to prawda, to byłbym wdzięczny. Dziękuję. To jest kwestia kształcenia też prawników. Ja na sam koniec głos zabierze pan profesor Wyrzykowski. A ja tylko odwołam się, że są osoby, już Platon w Gorgiaszu o takich pisał, którzy za nic mieli prawa i mówili, że prawo jest dla słabych, prawo natury jest dla silnych. I to są tacy, którzy hołdują temu naturalnemu prawu natury. Wiem, że to ma sumę ślady. Panie profesorze. Ja co do kształcenia prawników, kształcenia sędziów. Ja myślę, że od długiego czasu, odkąd ja pamiętam, czyli bardzo długiego czasu, zaniedbywane na studiach prawniczych są przedmioty pozaprawnicze. To znaczy socjologia prawa, psychologia prawa, etyka prawnicza, rozumowania prawnicze. Dalej na szczęście od pewnego czasu działają kliniki prawa, gdzie studenci mogą mieć kontakt z praktyką. Ale zmierzam do tego, że jeżeli mamy osiągnąć te wszystkie przecież minimalne standardy, jakie przykładamy sędziemu, czy oczekiwania wobec sędziego, to musi to być długi proces dochodzenia do tego statusu.
długi proces. I chcę powiedzieć, że z rozmów z moimi przyjaciółmi, sędziami brytyjskimi, jest jeden wniosek. Sędziowie brytyjscy, gdy są mianowani przez królową, tracą finansowo. I to znacząco. Dlatego, że oni rekrutują się spośród najlepszych, a tym samym najlepiej zarabiających adwokatów. I jak mi mówiono, nie zdarzyło się, aby ktoś, komu zaproponowano w takiej trudnej, skomplikowanej, wymagającej wewnętrznej procedurze wskazywania najlepszych do kandydatów do stanowiska sędziego, aby gdykolwiek odmówił mianowaniu. I ja myślę, że to jest ten element, który powinniśmy brać pod uwagę, ale już jest koniec, prawda, spotkania. Jeszcze mamy jeden blok. A, to ja jeszcze będę. Jeszcze mamy jeden blok. Ale nie mógł. Tak. Natomiast krótkie podsumowanie przez pana Edwarda. Panie Edwardzie, a może Fromm miał rację w ucieczce przed wolnością? Może my nie chcemy wolności, może chcemy tylko ochrony. I dlatego daliśmy tak się zgwałcić. No jakaś racja w tym jest niestety. Z przykrością to trzeba powiedzieć, ale chyba zawsze tak jest, że najbardziej aktywni, waleczni, ci, którzy są w konspiracji, stanowią 1% społeczeństwa, 1,5%. To chyba nigdy nie jest tak, że jest ich więcej. Jak zaczyna być ich więcej, to kto wie, czy nie dąży do tragedii. Ja dobrze pamiętam tamte lata i w tamtych latach też tak było. I z biegiem czasu z 1% zrobiło się 0,1%. Po prostu męczymy się, odpuszczamy. To nie jest zjawisko chyba tylko polskie, no bo widzimy, co się dzieje, jak narastają populizmy, jak mity zastępują prawdę. Myślę, że nie jesteśmy tutaj jakimś szczególnym społeczeństwem. Natomiast szczególnym jakby tylko w tym sensie, że daliśmy sobie odebrać właśnie to, co zbudowała Solidarność. Dla mnie Solidarność budowała przede wszystkim podmiotowość człowieka. Budowała to, że rzeczywiście staliśmy się obywatelami. I to, żeśmy po prostu gdzieś przepuścili między palcami. I dzisiaj to już jest w zasadzie skutek tego. Tak mi się wydaje, że... Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ze względu na to, że mamy bardzo mało czasu, pytania będą zadawane na sam koniec. Przejdźmy do trzeciego bloku, który też chciałbym zakończyć, żebyśmy te wszystkie tematy, które sobie zaplanowaliśmy, przynajmniej po części poruszyli, bo jak widzimy, jest ogromne zapotrzebowanie na to, żeby rozmawiać. Będzie pytanie do pana prezesa Rosatiego, ale pozwolę sobie na przeczytanie jednej krótkiego wpisu Gazeta Poranna, 2 grosze, 17 sierpnia 1928 roku. W jakiej kolejności sądy rozpatrują sprawy? Prezesowie sądów okręgowych wyjaśnili specjalnym okulnikiem do sądów pokoju, by sprawy, w których występują adwokaci, miały pierwszeństwo poza koleją ustaloną wokandą. Przyznanie pierwszeństwa sprawom adwokackim tłumaczy się tym, że członkowie palestry są jednym z czynników wymiaru sprawiedliwości. Panie prezesie, czy rzeczywiście adwokaci są jednym z czynników wymiaru sprawiedliwości? Jak pan chodzi do sądu, czy pan chodzi, wszystko jedno, to jak się pan czuł? No teraz obowiązki zawodowe mogą powodować, że nie ma pan czasu na to, żeby tyle chodzić do sądu. Czy rzeczywiście zawsze czuł się pan jednym z czynników wymiaru sprawiedliwości? To znaczy, ja się czuję jednym z czynników wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście wymiar sprawiedliwości, ale nie rozumiany jako system, tylko ci, którzy meblują wymiar sprawiedliwości, starają się uczynić nas tym, żebyśmy nie byli tym czynnikiem albo czynnikiem, który ma teoretycznie w ich mniemaniu przeszkadzać. Natomiast absolutnie tak, adwokat jest rzecznikiem praw i wolności obywateli, czyli rzecznikiem tak naprawdę klientów, z którymi przychodzimy do sądów po to, żeby walczyć o ich sprawa.
I muszę Państwu powiedzieć, że z biegiem czasu, ja to pamiętam jeszcze od, w zasadzie od momentu aplikacji, kiedy straciliśmy ten przywilej, chociażby pierwszeństwa w dostępie do akt, być może to takie nic, ale to pokazuje tak naprawdę, w jaki sposób ci, którzy decydują o tym, jak kształtować wymiar sprawiedliwości, postrzegają adwokatów. Ale niestety też, bo myślę, że sędziowie sobie świetnie zdają z tego również sprawę, jest to ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości, dlatego że sprofesjonalizowany wymiar sprawiedliwości, także w aspekcie prawidłowego ukształtowania pozycji pełnomocników procesowych, w ostatecznym rozrachunku przekłada się na wymiar sprawiedliwości, który jest bardziej sprawny. No nie ulega żadnej wątpliwości, że dobrze rozumiana rola adwokata w wymiarze sprawiedliwości to jest rola, która wspiera wymiar sprawiedliwości w szybkości rozstrzygania spraw, w profesjonalizowaniu prowadzenia procesów. I to, co jest najważniejsze z perspektywy obywatela, daje poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle istotne dla każdego człowieka. Czy to będzie aspekt stricte socjologiczny, czy tak jak w przypadku wymiaru sprawiedliwości, aspekt koncentrujący się na bezpieczeństwie prawnym i posiadaniu takiego przekonania, że mając adwokata, pozostaje tak naprawdę pod opieką prawa, dlatego że obok niego stoi niezależny, odważny, wolny adwokat, który go wspiera w dochodzeniu tej sprawiedliwości, po którą tak naprawdę przyszedł przed majestat polskiego sądu. Tutaj jest dwa aspekty pana wypowiedzi. Pierwsze to jest nasza zawodowa ścieżka i czucie się częścią wymiaru sprawiedliwości. Ja rozumiem, też niekiedy się czuję uczestnikiem, ale niekiedy się nie czuję. I podam jeden przykład. Ostatnio za postępowanie przygotowawcze, kiedy byłem kuratorem małoletniego w sprawie o gwałt, otrzymałem postanowienie prokuratora przyznające mi kwotę 73,80, w którym to postępowaniu odbyło się przesłuchanie małoletniego, posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Jakieś resztki empatii jeszcze w stanie jestem wykazać w związku z tym, z tą małoletnią dzwoniła do mnie, rozmawialiśmy, to wszystko liczę w godzinach. Natomiast jeżeli przeliczymy to wynagrodzenie na minimalne wynagrodzenie, to nawet takiego nie otrzymałem. Jak my, adwokaci, mamy czuć się uczestnikami wymiaru sprawiedliwości? Bo to, co mówił jeszcze sędzia Żurek, nam się powoli nie przelewa tak, jak kiedyś może było lepiej. Panie mecenasie, dotyka pan tak naprawdę sedna problemu, jeżeli chodzi o relacje ministra sprawiedliwości do adwokatów i doradców prawnych. Udawanie, że system świadczenia pomocy prawnej z urzędu funkcjonuje prawidłowo. Minister sprawiedliwości od 20 lat udaje, że stawki za świadczenie pomocy prawnej są adekwatne. I w istocie rzeczy nie próbuje, nie ma zamiaru, a przede wszystkim nie ma odwagi, żeby rozwiązać problem związany z należytym wynagradzaniem adwokatów i radców prawnych za świadczenie pomocy prawnej z urzędu. Tylko trzeba pamiętać, że tak jak to mówią, albo w zasadzie jak mówi mój syn, na koniec dnia, to obywatel, który słyszy o tym, że za 73,50 był reprezentowany, a uprzednio spotkał się z pełnomocnikiem, odbył długą rozmowę telefoniczną, wie, że pełnomocnik zapoznał się z aktami, to ten obywatel na koniec dnia się zastanawia, co o nim sądzi minister sprawiedliwości i w jaki sposób niepoważny traktuje polskiego obywatela minister sprawiedliwości w ramach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Chcę Państwu też powiedzieć, mówiąc o tym aspekcie, że jest to takie wyzwanie stojące przed samorządem, to znaczy w takim aspekcie oczywiście, aby o tym głośno mówić, konsekwentnie przypominać i konsekwentnie zwracać uwagę, że tak naprawdę to jest należycie wynagradzana pomoc prawna, która zostaje udzielona konkretnemu człowiekowi, że za tym są konkretne historie. To nie jest wyabstrahowane 73,50, tylko to są konkretne historie, które także budują albo nie, w przypadku obecnej sytuacji nie budują, zaufania do wymiaru sprawiedliwości. I panie mecenasie, ten problem, to chcę Państwu też powiedzieć, korzystając z kolejnej okazji,
będzie konsekwentnie przez nas podnoszony na zasadzie kropla drąży skałę. Czyli Naczelna Rada Adwokacka ma pomysł na wyjście z tego impasu? A jeżeli tak, to panie mecenasie, wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, w tym konstytucyjne. Ostatni pomysł to jest zwrócenie się do prezesa Rady Ministrów o złożenie do Rady Ministrów wniosku o uchylenie rozporządzenia ministra sprawiedliwości regulującego wysokość stawek za świadczenie pomocy prawnej z urzędu jako w całości niekonstytucyjnego z wielu aspektów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym stanowiskiem. Jest dostępne na stronie adwokatura.pl. Zapewniam, że nie zamierzam zapomnieć o tej sprawie. Mówię tu globalnie o wyzwaniu związanym z wysokością wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej z urzędu. Konsekwentnie będziemy wykorzystywali wszelkie możliwości, które daje nam polska konstytucja, a także będziemy konsekwentnie zwracali uwagę na to, że wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej z urzędu musi być wynagrodzeniem godziwym, odzwierciedlającym rzeczywisty nakład pracy adwokata na świadczenie pomocy prawnej, beneficjentem którego to świadczenia są polscy obywatele. Bo to jest tak naprawdę dowodem, w jaki sposób polityk, minister sprawiedliwości postrzega i szanuje polskiego obywatela. I musimy sobie jasno i zawsze otwarcie w taki sposób definiować wyzwanie, a problem, którego nie chce rozwiązać minister sprawiedliwości. Nawet jeżeli nie dojdzie do zmian ustawowych, tutaj akurat rozporządzenia, to zawsze mamy furtkę, żeby wnioskować o zasądzenie kilkukrotności minimalnego wynagrodzenia. Panie mecenasie, Gierasa teraz. Panie mecenasie, wnioskuje pan o wielokrotność stawki minimalnej? Szanowni Państwo, to czasami wnioskuję, czasami nie wnioskuję. Natomiast problem leży w tym, że system nieodpłatnej pomocy prawnej, które państwo powinno zapewnić obywatelom, to nie tylko zwolnienie od kosztów sądowych, ale przede wszystkim o rzetelne, ja nie mówię wygórowane, ale rzetelne, odpowiadające nakładowi pracy wynagrodzenie pełnomocnika. Bo my jesteśmy zgodni co do tego, że obywatel ma prawo do niezawisłego, niezależnego rozstrzygnięcia sprawy przez takiegoż sędziego. Ale prawem obywatelskim jest również prawo do sądu, a prawem do sądu również się wiąże prawo do pełnomocnika dla tych osób, które są w takiej sytuacji, że nie mogą skorzystać z pomocy z wyboru. I tutaj państwo powinno dostrzec nie problem adwokatów, tylko problem obywatela. Bo to obywatel staje przed sądem z pełnomocnikiem, który jest niegodziwie wynagradzany. My oczywiście w tego typu sprawach jakby nie rozróżniamy, bo nasza etyka zawodowa nam na to nie pozwala. Natomiast no, podświadomie jednak my czujemy to, że stajemy się w tych sprawach osobami takiej trochę gorszej kategorii. I druga uwaga, którą też na co trzeba zwrócić uwagę, że system przyznawania wynagrodzenia za sprawy z urzędu jest de facto niesprawiedliwy, bo w małej ilości spraw, w której jest wysoka wartość przedmiotu sporu, te stawki są zupełnie godziwe. Ale w innych sprawach, a ich jest większość, gdzie nakład pracy jest porównywalny, stawki są zdecydowanie niższe. No, ja nie chcę mówić o sprawach z zakresu prawa pracy. Tam jest stawka urzędowa 60 zł. Są 120, 180, 200, chyba 40 postępowanie rozwodowe, które może trwać przez wiele lat i kosztować wielki nakład pracy. I jeżeli tego systemu nie zmienimy, to będziemy działać w pewien sposób nie na szkodę pełnomocników, ale na szkodę obywateli, którzy z prawem do sądu mają również mieć zapewnione prawo do godziwie wynagradzonego pełnomocnika. I w tym zakresie też liczymy na wsparcie środowiska sędziowskiego. Do tej pory wydaje mi się, że środowisko sędziowskie nie dostrzegało tego problemu. To się w ostatnim czasie zaczyna zmieniać.
Sędziowie też widzą tą sytuację, która jest, no, mówiąc krótko, niesprawiedliwa dla tych pełnomocników. Ale to nie jest jeszcze ten moment, w którym możemy powiedzieć, że jakby sędziowie w pełni rozumieją rację pełnomocników. Dlatego też liczymy tu na wsparcie, bo to jest część systemu, który trzeba naprawić. Pan sędzia Żurek został wywołany przez mecenasa. Ja zapytam, jak często stawka większa niż stawka minimalna? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Szeptaliśmy sobie tu z panem profesorem, że niektórzy sędziowie już mają postępowania dyscyplinarne za to, że chcą uznawać stawki komercyjne pełnomocnikom z urzędu. Więc jak gdyby ten ruch dostrzegający, że ważny jest nakład pracy i charakter sprawy, a nie to, co powiedział minister w rozporządzeniu, jest dosyć mocny. On zaczyna się przebijać. To jest jak gdyby jeden aspekt. Drugi aspekt to jest, tu się muszę zgodzić z panem mecenasem Gierasem, że mamy nadal nieracjonalnie ukształtowane stawki, bo możemy, prawda, odbijać piłeczkę i te 70 kilka złotych, o których pan mecenas mówił, zamienić na jedną rozprawę w sprawie frankowej o wartości przedmiotu, tam 400 tysięcy i wtedy jedna rozprawa, słuchanie stron, standardowy pozew, gdzie czasem zmieniamy tylko strony, numer kredytu i opinię prywatną wyliczającą wartość do zwrotu. I ma gigantyczne wynagrodzenie, gigantyczne z punktu widzenia sędziego, bo on czasem kończy kilka takich spraw dziennie. Więc musimy zracjonalizować nakład pracy i wtedy wymagać oceny od sędziego rzeczywiście tej wielokrotności stawek. Czyli bierzemy pod uwagę liczbę rozpraw, bierzemy pod uwagę obszerność materiału, trudność, czas poświęcony. Pytanie jest rzeczywiście systemowe, czy to w ogóle dotyczące kosztów postępowania, bo ja mam na przykład ogromny problem z kwestią zwolnienia od kosztów sądowych. Kiedyś byłem członkiem komisji kodyfikacyjnej, wiele lat temu jeszcze był profesor Radwański, który przewodniczył tej komisji. Pamiętam takie spotkanie z profesorem Meiknechtem z Holandii, który mówił, dlaczego wy sędziowie się zajmujecie zwolnieniami od kosztów, ustanowieniem pełnomocnika z urzędu. My mamy instytucję przy gminie, gdzie dany człowiek występuje do sądu i ta gmina ma wszystkie końcówki do kwestii socjalnych, podatkowych, biznesowych, nieruchomościowych i tam zaufany urzędnik państwa wie o człowieku, który idzie do sądu, wszystko. I on mówi, ja chcę zwolnienia od kosztów, a sąd dostaje gotowe zwolnienie od kosztów, a my wysyłamy pełnomocnikom, prawda, to formularze, proszę wypełnić. Sąd dociekliwy prosi o wyciągi z rachunków bankowych za ostatnie ileś. Wiecie państwo, ile my tracimy czasu, zamiast rozstrzygnąć sprawę, idziemy w takie formalizmy, które być może zupełnie na innym etapie uczciwie powinny zostać załatwione przez sprawnie działający system państwa, który oceni danego obywatela. Jak mówiliśmy o tych ruchach i o tej reformie, to panie Sasie, jeszcze będąc przy głosie, bo już nie chcę przedłużać, ja nadal muszę podpisywać klauzulę wykonalności i podpisywać archiwizację akt, mówiąc na ile akt powinny trafić do archiwum. No przepraszam, ale czy nie może tego robić świetnie wykształcona, wyedukowana kierownik czy sekretariatu? Czy musimy to dalej my robić, skoro wyrok jest prawomocny, jest kwestia policzenia dni albo sprawdzenia w rozporządzeniu kategorię sprawy, na ile lat do archiwum? Po co? Po co to robić? Więc to są takie drobnostki, które mówią o tym, jak dużo zostaje do zreformowania. Proszę państwa, no zmieniło się już szycie akt dratwą za moich czasów. Po prostu gigantyczny postęp, ale takich drobnostek jest bardzo wiele. Jakbyśmy, i ostatnie zdanie, proszę mi wierzyć. Dzisiaj ktoś mnie zapytał, jak byś zreformował wymiar sprawiedliwości? Ja mówię, minister musiałby mieć bardzo zaufanego adwokata, który ma wsparcie środowiska na stanowisku wiceministra, prokuratora, również bardzo umocowanego w środowisku i sędziego, oraz legislatora i menadżera. Pięciu wiceministrów,
i każdy projekt ustawy i każdą reformę powinien się zaczynać od burzy mózgów. Także tak bym to zrobił. Ostatnie dwa pytania, ale zacznę od pana Edwarda Nowaka. I tu ta kwestia troszeczkę wymyka mi się, ale o tym nie mogę nie powiedzieć. To jest o kwestii łączenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Czy łączenie władzy i skupianie w rękach jednej osoby to jest to, o coście walczyli? No, nie o takie Polskę, tak? Cytując klasyka. No, oczywiście rozdział władz jest koniecznością i to na każdym poziomie. Poczynając od posłów, nawet poszedłbym dalej. Myślę, że w gminach również należałoby o tym pomyśleć, żeby nie łączyć funkcji, nie wiem, w organach wykonawczych, w organach uchwałodawczych. Moim zdaniem tu jest duże pole do popisu. Ja jestem osobiście na przykład też przywiązany do takiego rozwiązania, żeby na funkcje wybierane publicznie ustanowić dwukadencyjność. Koniec, kropka. Więcej musi być ruchu, więcej musi być takiej wewnętrznej konkurencji. Natomiast jeżeli się takich mechanizmów nie wprowadzi, to następuje takie zaskorupienie. Wchodzimy w korporacjonizm, zamknięte klany, takie silosy, w których się poruszamy. Więc myślę, że tak, że to jest rozwiązanie. Absolutny zakaz łączenia funkcji z władzy wykonawczej, sądowniczej i władzy uchwałodawczej czy ustawodawczej. Dla mnie to jest jasne. Tak, to się wszystkim wydaje bardzo oczywiste, ale jednak potrafiliśmy dopuścić do tego, że mamy jedną władzę. Po prostu władzę jednej partii, a może i jednej osoby. Kończąc, dlatego że nasz czas już niestety nieubłaganie zmierza do końca. Dzisiaj słyszałem taki dowcip, że pojechał w dawnych latach towarzysz z Polski do Związku Radzieckiego. I po przyjeździe opowiada kolegom, mówi, rzeczywiście, słuchajcie, w Związku Radzieckim najważniejszy jest człowiek. Ja nawet tego człowieka poznałem. Panie profesorze. Tak. No, to zapętlenie czasowe rzeczywiście jest widoczne. Kiedyś był Stanisław Car. Później był Lech Falandysz i jego falandyzacja prawa, a dzisiaj jest sędzia Pawłowicz. No, troszeczkę niestety pozwoliliśmy sobie i to od pokoleń na pewne problemy. No, taka falandyzacja prawa istniała, to jest taka wykładnia z pogranicza dopuszczalności, a nawet kontralegem. Panie profesorze, wiem, że pewnie będzie chciał pan podsumować pewne kwestie jeszcze, natomiast ja muszę zapytać o rozproszoną kontrolę konstytucyjną. My nie wiemy, czy rzeczywiście najbliższe wydarzenia polityczne doprowadzą do tego, że będziemy w stanie cokolwiek zmienić ustawowo. Natomiast wydaje mi się, że jako prawnicy, może nie Herkulesi, ale tacy, którzy są odważni, powinniśmy próbować stawić czoła rzeczywistości. Gdy wykładałem na Uniwersytecie Warszawskim, miałem zawsze taką dobrą grupę studentów, którzy chcieli być na seminarium, na wykładzie i to tworzyło specyficzną atmosferę i więź międzypokoleniową. I oni wiedzieli, bo to z ust do ust się przenosi pewne informacje i opinie, że między innymi będą zachęcani przeze mnie zawsze z myślą o przyszłości zawodowej do takiego podejścia do prawa. Masz swojego klienta, masz normę prawną czy system prawa, masz orzecznictwo sądowe i nijak nie jesteś w stanie w tej sytuacji pomóc klientowi, no bo granice wykładni prawa nie pozwalają na zwycięstwo, na sukces. To ja mówię,
przejść wtedy na poziom konstytucyjny. I z perspektywy konstytucyjnej popatrz na przykład na znaczenie pojęć, które są używane w systemie prawa. Przyjmij koncepcję autonomiczności pojęć konstytucyjnych dla dokonania korzystnej dla twojego klienta wykładni czy interpretacji normy prawnej i tak dalej, i tak dalej. Będę powtarzał, mojemu pokoleniu ta anegdota jest dobrze znana. Chodzi o lekarza i pacjenta i w nawiązaniu do tej anegdoty mnie wszystko się, proszę państwa, z konstytucją kojarzy. I to oznacza, że poziom refleksji konstytucyjnej w nawiązaniu do rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa nie jest tak bardzo niemożliwy i tak bardzo skomplikowany jurydycznie, jakby wynikało z tej silnej dystynkcji. Albo scentralizowana kontrola konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny, albo nic. Nicość. W dzisiejszych warunkach jest nakaz konstytucyjny, obowiązuje dokonywania prokonstytucyjnej wykładni norm podkonstytucyjnych. Zawsze obowiązywał. Ale w sytuacji, w której nie mamy punktu odniesienia autorytarnego interpretacji związanej z autorytetem i wykładnią prawa, każdy sędzia jest nie tylko upoważniony, ale zobowiązany do wykładni prawa. Wszyscy, podkreślam, wszyscy jesteśmy interpretatorami konstytucji. Czy potrafimy? To jest inna sprawa. Czy mamy umiejętności? Jest inna sprawa. Ale możemy się nauczyć. I to jest droga do także nasączenia systemu prawa aksjologią konstytucyjną. I proszę zwrócić uwagę, wszystkie podręczniki poszczególnych gałęzi prawa dzisiaj, czy to prawa materialnego, czy procesowego, zaczynają się od problematyki konstytucyjnej. W jaki sposób dana gałąź prawa jest umocowana w konstytucji? No jeżeli tak, to jest to prosta, no czasami trudniejsza, skomplikowana droga do wykładni konstytucji. To raz. A dwa, jeśli można, korzystając z okazji. Jesteśmy w Krakowie, mówimy o wymiarze sprawiedliwości, o dramacie ludzi, którzy są ofiarami zniszczonego wymiaru sprawiedliwości, chociażby poprzez długość postępowań sądowych, ale w Krakowie właśnie, w drugiej połowie lat 80. Powstała społeczna komisja kodyfikacyjna. Prawda? I co to? I zawsze będę myślał o krakowskim prawniku Kazimierz Barczyk. Prawda? No, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby inicjatyw ustawodawczych, tak jest. I dlaczego by nie zrobić takiego centrum? Bo proszę, przywołam tylko, za chwilę mamy trzeci kongres prawników. Przygotowując drugi kongres prawników, między innymi powstała grupa złożona z różnych przedstawicieli różnych zawodów prawniczych i rozważaliśmy ujęcie w kodeksie karnym odpowiedzialności za mowę nienawiści. Nic nam nie wyszło z inicjatywy, w sensie, ale chcę powiedzieć, jak długo, intensywnie pracowaliśmy, by dojść do sformułowania projektu jednego artykułu kodeksu karnego. I zmierzam do tego, żeby zachęcić, i będę zawsze to robił, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów do wspólnego działania na rzecz nowej regulacji prawnej. To, o czym była mowa. Jeżeli minister
będzie ma mieć 4 czy 5 zastępców, to każdy projekt, każdej regulacji musi być tworzony z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Inaczej to ta robota nie ma sensu. Ponieważ wszystkich musimy wysłuchać, w związku z tym pytanie, czy są pytania na sali lub online? Nie pytanie, ale pewien głos sali odnośnie do tego, co pan profesor przed chwilą powiedział przy okazji pytania o rozproszoną kontrolę. Czy państwo zastanawialiście się kiedyś przed 2015 rokiem, jak trudno było sędziego sądu powszechnego namówić do wykładni konstytucyjnej, do zadania pytania prawnego, czy to Trybunałowi Konstytucyjnemu, przecież jeszcze innemu, czy to Trybunałowi Międzynarodowemu. Nie wiem, czy są takie statystyki prowadzone, ale sądzę, że gdyby je zrobić, to okaże się, że przez ostatnie 8 lat zadano więcej pytań, z przyczyn, o których oczywiście wiemy i rozumiemy, niż wcześniej między 1989 a 2015 rokiem. Nie wiem, czy to zjawisko dobre, że chcemy się czuć gospodarzami konstytucji, utrzyma się, jeżeli szczęśliwie się zmienią pewne realia. Jeżeli mogę odpowiedzieć. W 2018 roku było spotkanie sędziów Sądu Okręgowego Warszawskiego i tego dnia, to był listopad, tego dnia było wydane pierwsze orzeczenie w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne. I od tego dnia, czy tego dnia, wszyscy mieliśmy świadomość, potem narastającą, że zmieniła się płaszczyzna konfliktu z politycznej na prawną. I tu jesteśmy gospodarzami. Jednak tu jesteśmy silni. Ja odpowiem panu mecenasowi jeszcze praktycznie. Zdarzyło mi się zadać jedno pytanie prejudycjalne do TSUE w tych czasach kryzysu rzeczywiście. Kosztowało mnie to te kilkadziesiąt stron, pomimo tego, że znałem bardzo dobrze ten temat, o który pytałem. 2 tygodnie naprawdę ciężkiej roboty. Nikt nie zdjął ze mnie wtedy tych spraw. Więc często stajemy przed takim dylematem, że jak pamiętacie państwo scenę, jak Charlie Chaplin stoi przy taśmie w fabryce. I to jest największy dramat, wydaje mi się, polskiego sędziego, że chciałby sprawę rozstrzygnąć rzetelnie, wykorzystując także to, co często pełnomocnicy poddają mu. Proszę zadać to pytanie. Nawet pewne tezy przygotowują. I ten straszny dylemat, jak wiele czasu mi pochłonie rzetelne sformułowanie i uzasadnienie czegoś, co może być fundamentalne w systemie, ale nikt nie zwolni mnie, nie pozwoli mi odejść od tej taśmy. A jak odejdę na chwilę, to tak jak z tym Charlie Chaplinem, pamiętacie państwo tę scenę. I to jest nasz straszny dylemat. Przyznaję się do tego. Szanowni państwo, nic nie pozostaje mi więcej, jak podziękować za dzisiejsze spotkanie. Jako prowadzący oczywiście cały czas myślałem, jak podsumować. Trwałoby to bardzo długo. Jedyne, o co mogę prosić, to proszę wszystkich, żebyśmy rozmawiali, dyskutowali, bo warto rozmawiać. Jeżeli można, bo czytałem oczywiście, przygotowując się do naszego spotkania, kilka razy tytuł spotkania, a mianowicie przyszłość wymiaru sprawiedliwości w kontekście realizacji zadań adwokatury. Przepraszam. I pomyślałem sobie, że następne spotkanie to przyszłość adwokatury w kontekście realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości.